Dzień dobry. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne spotkanie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach cyklu branżowych spotkań. Dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest Adaptacja do trudnych czasów. Będziemy dzisiaj rozmawiać o teraźniejszości, ale też o przyszłości branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Będziemy się też przyglądać możliwym scenariuszom rozwoju tej branży. Będziemy rozmawiać o kompetencjach potrzebnych na tu i teraz, ale też o kompetencjach, które będą pomagały tej branży rosnąć, rozwijać się i odpowiadać na potrzeby nas jako odbiorców usług. Naszą płaszczyzną do tej rozmowy staną się konkretne fakty, staną się konkretne informacje, bo będą nimi wyniki, premierowe wyniki badań branżowego bilansu kapitału ludzkiego realizowane właśnie dla branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Te wyniki i to badanie ma dzisiaj swoją premierę i stanie się podstawą do naszych rozmów. Ja nazywam się Monika Dawid-Sawicka i tym jesiennym, trochę zachrypniętym głosem będę miała wielką przyjemność powitać Państwa, zaprosić do rozmowy, ale też przedstawić Annę Tarnawę, która zaprosi Państwa i opowie o tym, co czeka nas przez najbliższe 2 godziny. Anna Tarnawa kieruje sekcją badań i strategii w Departamencie Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest gospodarzem dzisiejszego spotkania. Aniu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Cię Moniko bardzo serdecznie, witam też wszystkich Państwa zgromadzonych przed ekranami komputerów, telefonów, no, różnych urządzeń, które nam dzisiaj pozwalają się łączyć. Ja ze swojej strony powiem, że dzisiaj jest takie małe, wielkie święto naszego projektu, dlatego że będziemy za chwilę przedstawiać Państwu główne wyniki drugiej edycji badań, które przeprowadziliśmy w tej właśnie branży złożonej z dwóch tak ważnych sektorów, tak bliskich każdemu człowiekowi. I te badania, obie edycje, tak naprawdę ten czas to były 3 lata. 3 lata jakby dociekania, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w tej branży, jak ta branża poddaje się tym zmianom, odpowiada na te zmiany, jak pracodawcy są przygotowani do tych zmian. O tym wszystkim dzisiaj Państwo usłyszą. Natomiast moją rolą i tak naprawdę cieszę się, że przypada mi ta rola, jest też podziękowanie. Podziękowanie wszystkim osobom, których praca złożyła się na właśnie ten moment, że możemy tutaj się spotkać i opowiadać o tych właśnie wynikach. I przede wszystkim no, te badania nie byłyby możliwe bez pracy wykonawców. To są dwie firmy, EGO oraz Centrum Badań Marketingowych Indikator, które przeprowadziły badania terenowe, ale też autorzy raportu z badań, który już jest dostępny na naszej stronie. To są pani dr Izabela Grabowska, pani Zofia Polańska, pani Joanna Abramowicz i pan Konrad Kuźma. Tutaj wielkie podziękowania. Dziękuję też także bardzo z serca za całą opiekę pani profesor Barbarze Worek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wspierała nas wiedzą w tej branży podczas całego procesu badawczego. No i nie mogę zapomnieć o moim zespole, bo tutaj muszę wymienić Asię Orłowską, która koordynowała to badanie i jakby dalej, jakby na tym etapie też się oczywiście jest z nami. Rafała Pląska, którego Państwo zaraz zobaczą, wsparcie Roberta Zakrzewskiego, bardzo dziękuję. Tak naprawdę też muszę powiedzieć, że jest to bardzo ważna branża. Jest to jedna z 17 branż, której się przyglądaliśmy. Tak naprawdę spotykam się z Państwem ostatnio dość często, prezentując wyniki kolejnych branż. I powiem tylko, że gdyby byli Państwo zainteresowani wynikami naszych badań w innej branży, to one wszystkie dostępne są na stronie internetowej, zarówno webinary, które się już odbyły, jak i oczywiście raporty z badań. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Aniu za to wprowadzenie nas. I faktycznie, ja też po swojej stronie widzę, jak intensywny jest to dla Was czas, ile raportów, ile wyników jest prezentowanych,
i jak dużo intensywnej pracy oznacza to dla Twojego zespołu. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, dwie branże, branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Poznają Państwo dzisiaj wyniki zarówno w kontekście opieki zdrowotnej, ale też pomocy społecznej. Zaproponujemy Państwu, aby rozmawiać o nich w kontekście dwóch bloków. Pierwszy blok zatytułowany jest Pomoc społeczna, nowe zawody czy nowe kompetencje. Drugi blok Opieka zdrowotna w kierunku reorganizacji i profilaktyki. I tak krok po kroku będziemy rozmawiać i przechodzić przez te tematy. Najpierw pomoc społeczna. Nowe zawody czy nowe kompetencje. To będzie blok, w ramach którego będziemy rozmawiać, a wybrane najważniejsze wyniki dotyczące pracowników pomocy społecznej przedstawi Rafał Pląsek, socjolog i pedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz, co najważniejsze dla naszego dzisiejszego spotkania, koordynator badania dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, badania, które ma dzisiaj swoją premierę i do którego już Ania Tarnawa serdecznie zapraszała, żeby się zapoznać. Ja tylko dopowiem, warto zapoznawać się po godzinie 12, a do 12 zostać z nami, poznać najważniejsze wyniki i posłuchać też opinii ekspertów. Witam serdecznie, Rafale. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Moniko, bardzo dziękuję za bardzo miłe przedstawienie. I ja, Szanowni Państwo, będę miał taką przyjemność, żeby Państwu opowiedzieć o wybranych wynikach branżowego bilansu kapitału ludzkiego dla branży zarówno opieki zdrowotnej, jak i pomocy społecznej. Tak jak wspomniała Monika, zaczniemy od pomocy społecznej, ale w ogóle warto byłoby zacząć od takich kwestii, które dla badania są kwestiami podstawowymi, czyli od metodologii. Teraz, jeżeli mowa o tym, w jaki sposób te wyniki, o których Państwu za chwilę powiem, powstawały, no to tutaj wspomnijmy na pewno o takich podstawowych celach tego badania, czyli o określeniu stanu kierunków rozwoju kadr, ale także o związanych z tym rozwojem kompetencjami. Tutaj też jednym z takich bardzo istotnych celów dla tego badania było określenie krótko, ale także średniookresowych wyzwań, przed jakimi branża zarówno pomocy społecznej, jak i opieki zdrowotnej będzie stała w przyszłości. Jeżeli chodzi o same badania, no to one były realizowane na bardzo wiele sposobów. Tutaj została zastosowana taka intensywna triangulacja metod badawczych, bo zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe, warsztaty, badania delfickie. Te wszystkie metody zastosowane i zaangażowane w badania od lipca roku ubiegłego do połowy lutego roku bieżącego, no miały na celu zrealizowanie tych badań. Tutaj Ania Tarnawa wspomniała wcześniej o wykonawcach tego raportu. Tu też warto wspomnieć o takim bieżącym wsparciu Branżowej Rady do Spraw Kompetencji, która uczestniczyła zarówno w tych kwestiach związanych z metodyką tych badań, jak i potem. Więc tutaj na pewno warto o nich wspomnieć. I teraz mówiąc o badaniach, oczywiście jest tak, że to będą wybrane wyniki tego badania. Raport jest potężny, zachęcam szczerze do zapoznania się z całościowymi wynikami. Ja wspomnę o wybranych wynikach, które dotyczą bezpośrednio kompetencji. Jeżeli chodzi o te wybrane wyniki, no to tutaj autorzy badania wyszczególnili takie trzy podstawowe trendy, które oddziałują zarówno na branżę pomocy społecznej, jak i na branżę opieki zdrowotnej i które będą na tę branżę oddziaływały w przyszłości. Pierwszym z tych procesów jest proces starzenia się populacji i to jest taki proces, który no, intensywnie będzie oddziaływał zarówno na zdrowie, jak i pomoc społeczną. I o tym się Państwo niedługo przekonają, że to starzenie, no, ono jednak w wynikach badań dość intensywnie się powtarza. Drugim procesem jest wzrost liczby osób w kryzysach psychicznych. No, wyniki jazopowskie wskazują na to, że tak na dobrą sprawę, no to praktycznie 1/4 Polaków gdzieś tam w ciągu swojego życia doświadczy jakiegoś kryzysu psychicznego i to jest taki proces, takie zagadnienie, no, co do którego też musimy mieć świadomość i te branże, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, no one muszą się do tego dosyć intensywnie dostosowywać.
Trzecim procesem, który został wyszczególniony przez autorów badania, jest wzrost liczby migrantów w kraju. I tutaj można wspomnieć zarówno o migrantach z Ukrainy w następstwie wojny, ale także o tych migrantach, którzy w przyszłości będą pojawiali się w Polsce i w Europie po prostu, nie tylko w następstwie tej wojny ukraińskiej, nie tylko ze wschodu. Więc te trzy procesy stały się niejako kanwą dla myślenia o tym, co dzieje się w sektorach, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Kiedy patrzymy na te oba sektory, czyli sektor zdrowia i pomocy społecznej razem, no to tutaj pojawia się kilka takich podstawowych wyzwań, które autorzy badania zauważyli jako takie podstawowe wyzwania, które można byłoby nazwać nawet wyzwaniami wspólnymi dla tych obu sektorów. Takim podstawowym wyzwaniem jest z pewnością rozwój wsparcia środowiskowego, ale także pogłębienie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych. Z tym bezpośrednio jest związany rozwój współpracy środowiskowej, bo bez tej współpracy na poziomach lokalnych deinstytucjonalizacja będzie raczej mało prawdopodobna. Kolejna sprawa, kolejne wyzwanie jest tak naprawdę konsekwencją tych dwóch poprzednich, bo to jest zdecydowanie wzrost koordynacji lokalnych zasobów wsparcia, czyli takiej współpracy i współdziałania różnego rodzaju instytucji pomocowych, zdrowotnych, administracji publicznej, ale mówimy tutaj także o trzecim sektorze, mówimy tutaj także o instytucjach prywatnych. Ostatnim wyzwaniem wspólnym dla tych dwóch sektorów jest bez wątpienia wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w udzielaniu wsparcia, w bieżącej pracy z klientem, z pacjentem. Doświadczenia pandemii, nie tylko, ale jednak pandemii wskazały nam, że te nowe technologie mogą być po części przynajmniej przyszłością zarówno sektora zdrowia, jak i sektora pomocy społecznej. Ale przechodząc do konkretów, przechodząc do wyników badania dla pomocy społecznej, dla sektora pomocy społecznej. Tak jak wspomniałem, przedstawię Państwu takie podstawowe, najciekawsze wyniki, jeżeli chodzi o kompetencje. I teraz rzeczą podstawową, o której na pewno trzeba wspomnieć na początku tej naszej rozmowy o pomocy społecznej w Polsce, są intensywne trudności ze znalezieniem pracowników w sektorze. Sektor cierpi na braki kadrowe i te braki kadrowe są zauważalne także w wynikach naszego badania. Tutaj mogą Państwo zauważyć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed realizacją badania 17% pracodawców poszukiwało pracowników. Poszukiwało tych pracowników czynnie i spośród tych 17% ponad połowa miała trudności ze znalezieniem pracowników do pracy w pomocy społecznej. O tych trudnościach porozmawiamy trochę później. No tutaj należy na pewno wskazać na wiele takich powodów związanych z tym, dlaczego tych pracowników po prostu nie ma albo dlaczego nie decydują się na pracę w pomocy społecznej. W raporcie mogą Państwo zapoznać się z wybranymi powodami. W raporcie znajdują się także wyniki dotyczące przewidywanych zmian w zatrudnieniu w pomocy społecznej. Tutaj pracodawcy zostali zapytani, czy planują zatrudnianie nowych pracowników w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, no i w perspektywie trochę dalszej, takiej bardziej średniookresowej, czyli w perspektywie 5 lat. I tu się okazuje, że owszem, takie plany są, ale te plany są zdecydowanie większe w tej perspektywie krótkookresowej, w perspektywie 12 miesięcy i spośród takich specyficznych zawodów, funkcji pełnionych w ramach pomocy społecznej, no to najczęściej pracodawcy planują zatrudnianie koordynatorów usług społecznych, co dosyć trafnie oddaje te wyzwania, które stoją przed sektorem, o których wspomniałem już przed chwilą i o których będę wspominał także za chwilę. Pracodawcy poszukują pracowników socjalnych i asystentów. Jeżeli chodzi o tę perspektywę dłuższą, taką w ciągu najbliższych 5 lat, no to tutaj można wskazać na te poszukiwania dotyczące opiekunów, dalej pracowników socjalnych i dalej asystentów. Czyli ten pracownik socjalny i asystent, no to jest jednak, no to jest ta podstawa działania systemu pomocy społecznej, nie oszukujmy się. I to są pracownicy, którzy będą poszukiwani, choć jak widzimy, nie są to wielkie plany związane z poszukiwaniami przez pracodawców. Z drugiej strony pracownicy zapytani o to, czy próbują szukać nowej pracy, czy planują tę pracę zmieniać, w większości wskazywali, że jednak nie chcą pracy zmieniać, że nie będą szukali nowej pracy, że chcą pozostać na tych stanowiskach, na których pozostają, co nam wskazuje na taką dosyć wysoką stałość tej pracy w pomocy społecznej. Teraz, Szanowni Państwo, jeszcze chwilkę o pracownikach
Chciałbym opowiedzieć chwilę o tych wynikach, które dotyczą zadowolenia z pracy w perspektywie pracowników. Tutaj w badaniach zostały wyszczególnione zarówno te aspekty pozytywne, jak i negatywne. Wśród aspektów pozytywnych, takich, które przez pracowników pomocy społecznej były wymieniane jako te, z racji których no, są po prostu zadowoleni z pracy, no to przede wszystkim wskazywali oni na możliwości rozwoju, ale także na możliwości wykazania się samodzielnością i inicjatywą. No, praca w pomocy społecznej bardzo często jest pracą nieszablonową i najwyraźniej, jak widzimy, trafiają do niej ludzie, którzy tę nieszablonowość cenią. Trochę niższe wskazania pojawiały się w przypadku możliwości awansu i wynagrodzenia. I te kwestie związane z wynagrodzeniem to są z pewnością kwestie, o których warto będzie porozmawiać i w ogóle warto je podnosić w takim przekazie publicznym. Jeżeli mówimy o takich aspektach, które były wymieniane jako bezpośrednio aspekty negatywne, no to przede wszystkim to było przeciążenie zadaniami. Prawie 40% pracowników pomocy społecznej wskazuje na te przeciążenia. Taki sam procent wskazuje na konieczność wykonywania zadań, w ramach których nie posiadają oni kompetencji. No to wynika ze specyfiki tej pracy i także z takiego, kolokwialnie mówiąc, dokładania kolejnych zadań do pomocy społecznej. Ci pracownicy są na bieżąco zagrożeni zmianą takich bieżących zadań, przed którymi muszą stanąć. Takim kolejnym aspektem, który był przez pracowników określany jako negatywny, to było z pewnością negatywny wpływ na zdrowie pracowników. I tutaj była mowa zarówno o zdrowiu psychicznym, ale także o zdrowiu fizycznym, czyli o takim zagrożeniu fizycznego bytowania w pracy. I to jest również taka kwestia, o której warto w przypadku pomocy społecznej z pewnością pamiętać. W tym momencie teraz przejdźmy do kompetencji kadr sektora pomocy społecznej. Teraz będę chciał Państwu opowiedzieć o wynikach badań oceny pracodawców, takich podstawowych, kluczowych kompetencji, które w pomocy społecznej zostały zidentyfikowane przez naszych ekspertów. I te kompetencje można zgrupować w kilka grup. Pierwszą z tych grup są kompetencje z zakresu indywidualnej pracy z klientem. To są takie kompetencje, które są kluczowe z uwagi na specyfikę pracy pomocy społecznej, bo to jest praca z beneficjentem, z klientem, bezpośrednio z człowiekiem. I tutaj, jak mogą Państwo zauważyć na tym wykresie, no to w dosyć dużym stopniu pracodawcy uznają, że te poszczególne kompetencje pracownicy posiadają. Te ciemniejsze granatowe słupki pokazują nam te kompetencje, czy te zakresy, w których pracodawcy uznają, że ich pracownicy posiadają po prostu w całości takie kompetencje. Jeżeli sobie spojrzymy na te słupki, no to z pewnością najwyższe wskazania tutaj dotyczą zarządzania przypadkiem z zachowaniem zasad upodmiotawiania klienta oraz diagnozy potrzeb i zasobów klienta. Z kolei te potrzeby, czy te właściwie kompetencje, które można byłoby uznać jako takie, które wymagałyby jeszcze trochę pracy i troszeczkę wzmacniania, no to są z pewnością kompetencje związane ze znajomością języków obcych i wzrost w zakresie no, niedostatecznego posiadania tych kompetencji jest tutaj bezpośrednio związany z sytuacją, która nas dotknęła po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, czyli po pojawieniu się bardzo dużej liczby potencjalnych beneficjentów, no, którzy nie rozmawiają, nie mówią w języku polskim. Drugą taką kompetencją, która, no, jakby to ująć, w zakresie której znajdują się spore pola do poprawy, do wzmacniania, no to są kompetencje interpersonalne, intrapsychiczne, komunikatywne, takie kompetencje związane z motywowaniem, te kompetencje, które można byłoby uznać za kompetencje bardziej miękkie. Kolejna grupa kompetencji to są kompetencje potrzebne do pracy ze środowiskiem lokalnym. To są takie kompetencje, które bezpośrednio dotykają tego wyzwania, o którym mówiłem na początku, czyli tego rozwijania współpracy na poziomie lokalnym. I tutaj, tak jak Państwo mogą rzucić okiem, no to przede wszystkim jako te najwyżej oceniane pojawiają nam się kompetencje związane ze znajomością potencjału lokalnego i oferty wsparcia. Czyli możemy uznać, że pracownicy socjalni, pracownicy pomocy społecznej co do zasady w dosyć dużym stopniu po prostu znają swój teren. I drugą taką kompetencją no to są kompetencje powiązane z diagnozą potrzeb i zasobów społeczności lokalnej. W tej grupie kompetencji taką kompetencją, która wymagałaby, wydaje się, trochę wzmocnienia, no to jest kompetencja związana z zarządzaniem zasobami wsparcia na poziomie lokalnym. Czyli to wyzwanie, o którym wspominaliśmy już na początku, to wyzwanie, które gdzieś tam stawia przed pomocą społeczną taką potrzebę koordynowania różnego rodzaju usług na poziomie, tym najniższym, na poziomie mikro.
Kolejna grupa kompetencji, o której z pewnością warto wspomnieć, to są szeroko rozumiane kompetencje społeczne. To są takie kompetencje, które są, powiedzieć można, trochę też taką solą funkcjonowania pomocy społecznej. To jest niezbędne po prostu. Pracownik socjalny, osoba, która pracuje w pomocy społecznej, musi te kompetencje posiadać. I te wyniki, z którymi mogą się Państwo zapoznać na tym slajdzie, pokazują, że pracownicy te kompetencje co do zasady mają i to mają całkiem wysokie. Tutaj można wskazać na wysokie wskazania dotyczące chociażby samodzielności czy poczucia takiej etyki zawodowej. Wysokie były także wskazania dotyczące kompetencji związanych z zarządzaniem czasem i takimi zadaniami, które się pojawiają do wykonania. Mamy także całkiem relatywnie wysokie wskaźniki dotyczące empatii, zaangażowania, poczucia misji. W ogóle to poczucie misji to też jest taka charakterystyka, która z tych badań, szczególnie badań w zakresie jakościowym, dosyć często się pojawiała, że pracownicy pomocy społecznej to są pracownicy, którzy trochę podobnie jak nauczyciele motywowani są nie tylko takimi czynnikami czysto finansowymi, ale także tymi czynnikami, które są związane właśnie z charakterem zadań, które są realizowane. I ta misja i to zaangażowanie jest tutaj rzeczą kluczową. Ostatnią grupą tych kompetencji kluczowych, o których chciałem wspomnieć, są kompetencje zarządcze. To są te kompetencje, które ponownie są kluczowe dla budowania tego procesu koordynacji na poziomie lokalnym, które są kluczowe dla budowania czy wzmacniania właściwie tego procesu deinstytucjonalizacji, zarówno w zakresie pomocy społecznej, jak i innych usług na poziomie lokalnym. I tutaj te kompetencje także, można powiedzieć, są oceniane przez pracodawców całkiem wysoko. Wysoko, najwyżej właściwie z tej grupy oceniane są kompetencje dotyczące motywowania i rozwoju pracowników, ale równie wysokie prawie są wskazania związane chociażby z umiejętnością wyznaczania, realizowania i monitorowania różnego rodzaju celów. Te kompetencje, które no być może wymagałyby trochę wzmocnienia, to są kompetencje z zakresu koordynacji współpracy różnych podmiotów i różnych instytucji, czyli takiej pracy no, nie tylko z instytucjami pomocy społecznej, ale z tymi wszystkimi instytucjami, które w jakimś zakresie mogą odpowiadać za realizację funkcji społecznych na poziomie lokalnym. I przechodząc już trochę do końca tych wyników, wybranych wyników związanych z pomocą społeczną, no bez wątpienia trzeba wspomnieć o tych kompetencjach, które przez autorów badania zostały wymienione jako kompetencje przyszłości, czyli takie kompetencje, no, które będą w najbliższym czasie po prostu niezbędne. I tutaj te wskazania pracodawców również, jak mogą Państwo zauważyć, są całkiem wysokie. Całkiem wysokie mamy wskazania dotyczące kompetencji IT, szeroko rozumianych kompetencji IT. Tutaj prawie 80% pracodawców wskazuje, że ich zespoły takie kompetencje posiadają. Mamy całkiem wysokie wskazania dotyczące chociażby ochrony i zarządzania danymi osobowymi, co jest bardzo istotnym zagadnieniem w kontekście pomocy społecznej, ale mamy także całkiem wysokie wskazania dotyczące wiedzy z zakresu rozwoju biologicznego i psychicznego, także w kontekście starzenia się, tego starzenia, które, no nie oszukujmy się, będzie także oddziaływało na to, jak będzie funkcjonowała pomoc społeczna. Ostatni slajd, ostatnia kwestia, o której Państwu opowiem w kontekście pomocy społecznej, no to są kierunki zmian w odpowiedzi na trendy. W badaniu spytaliśmy także pracodawców o to, no w jakim stopniu są przygotowani na te poszczególne, najważniejsze, zidentyfikowane przez ekspertów zadania, które mogą pojawić się w przyszłości. Pierwszym z tych zadań, pierwszym z tych kierunków było różnicowanie się profilu osób potrzebujących wsparcia w ramach pomocy społecznej. I tutaj można powiedzieć solidarnie, wszyscy pracodawcy uznają, że są do tego całkiem dobrze przygotowani. Tak samo dobrze przygotowani, przynajmniej deklaratywnie, są do rozwijania sieci wsparcia lokalnego. Całkiem przygotowani, całkiem sprytnie, całkiem dobrze są do wykorzystywania nowych technologii, choć jak widzimy tutaj już pojawiają się drobne wyłomy. Te wyłomy zdecydowanie większe pojawiają się w sytuacji takiego przygotowania do dużego napływu uchodźców. Czy to chodzi o Ukrainę, bo tutaj chodziło konkretnie o uchodźców z Ukrainy, ale także o uchodźców w szerszym kontekście. Tutaj mogą Państwo zauważyć, że pracodawcy nie byli już tak pewni tego wskazania i że ci pracodawcy z zakresu pomocy społecznej zauważyli, że tutaj jednak jest pole do poprawy. Tak samo jak jest pole do poprawy w tym ostatnim zakresie, czyli w starzeniu się ludności. To był też taki zakres, w którym pojawiły się najczęstsze, najwięcej wskazań w zakresie tego, że w ogóle pracodawcy nie są przygotowani, bo tu mamy aż 9% braku tego przygotowania. A to jest ta kwestia, która
no tak jak już wspominałem, będzie pojawiała się z pewnością niejednokrotnie w potrzebach i w najbliższej przyszłości pomocy społecznej. Tak jak wspomniałem na początku, to są oczywiście wybrane wyniki tego badania. W raporcie jest wskazane znacznie więcej różnego rodzaju ciekawych rzeczy i tutaj serdecznie zachęcam do zapoznania się z tymi wynikami. Jestem przekonany, że niejednokrotnie będą się mogli Państwo zaskoczyć tym, co Państwo przeczytają. Dziękuję. Rafale, pięknie dziękuję za przedstawienie tych wyników. Ja mam masę pytań i też zastanowień, ale wstrzymam się z nimi, bo za chwilę weźmiesz udział w dyskusji, do której Państwa również serdecznie zapraszam. Po minutowej przerwie spotykamy się, aby te wyniki, które przed chwileczką poznaliśmy, stały się kanwą do rozmowy o wyzwaniach profesjonalizacji kadr sektora pomocy. Serdecznie zapraszam. Zgodnie z obietnicą zapraszam Państwa do rozmowy. W tej rozmowie udział wezmą pani Dagmara Jaworska-Bednarek, kierownik Biura Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Pani Dagmaro, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. I kiedy Rafał wspominał o misji zawodowej poszczególnych osób, ja wróciłam do notki i informacji, które pani Dagmara o sobie, którymi się dzieli. Zawodowo skupia się na stworzeniu kadrom pomocy społecznej przestrzeni do zdobywania wiedzy, rozwoju i oddechu, a jak sama o sobie mówi, z pomaganiem związane jest od zawsze, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Ja myślę, że wypisz, wymaluj gdzieś kwintesencja myślenia o misji związanej z wieloma pracownikami tej branży. To prawda. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ostatnio odkryłam, że jeszcze jedno łączy mnie z pomaganiem, bo urodziłam się w dniu, w którym powstała pierwsza ustawa o pomocy społecznej, o opiece. Wtedy jeszcze, czyli 16 sierpnia, i to daje mi kolejne motywację do pracy i do szukania rozwiązań, bo czuję się mocno naznaczona tą datą. Bardzo dziękuję. To wygląda na to, że nie ma przypadków. Trzeba tylko dobrze poszukać. Jest z nami przedstawiony już przed chwileczkę i znany Państwu dr Rafał Pląsek. I Rafał będzie dzisiaj występował niejako, bym powiedziała, na dwóch krzesłach, bo z jednej strony jako koordynator tego badania będzie rozmawiał o tych wynikach, ale z drugiej strony też jako wykładowca, który pracuje z kadrami właśnie między innymi, czy może między innymi dla tego sektora. Rafale, witam ponownie. Dzień dobry. Ja zacznę tak słodko-gorzko, a właściwie chyba bardziej gorzko. W raporcie zawarta jest następująca informacja. Na pomoc społeczną w 2021 roku wydano 3,5 miliarda złotych. Dana w sobie niewiele mówi, ale jeżeli do tego dołożymy, że już rok później wydano o 58 milionów mniej, a poziom wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest jednym z najniższych w Europie, to daje nam kontekst, myślę, rozmowy o wyzwaniach profesjonalizacji kadr tego sektora. I z tym pytaniem idę do Państwa. W kontekście wyzwań, Rafał, ty mówiłeś bardzo wyraźnie o trzech dużych wyzwaniach. O starzeniu się społeczeństwa, o kryzysach psychicznych, których doświadczamy i będziemy doświadczać pewnie na znacząco większą skalę. I również o migracji, która będzie wpływała na też jakby nas jako osoby, nas jako osoby funkcjonujące w ogóle na co dzień. I jak w tym kontekście myśleć o nowych kadrach? Jakich zawodów i jakich nowych być może wiązek kompetencji będziemy potrzebować w tym sektorze? To pytanie, które chciałabym pierwsze do Was chciałabym powiedzieć przerzucić, bo ono nie jest łatwe, ale oddać w Wasze ręce. Jakie zawody powinny się pojawiać? Jakie zawody będą się pojawiać? Mogę pierwsza. To trudne. Trudny cios. Zanim o nowych wiązkach i nowych kompetencjach, to chyba powinniśmy powiedzieć o tym, że powinniśmy się skupić na wzmocnieniu tych osób, które w pomocy społecznej pracują.
bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, który problem powinien zostać zaopiekowany jako pierwszy. Na pewno ta koordynacja usług społecznych po to, żebyśmy się w systemie widzieli nawzajem i żebyśmy na potrzeby potrafili odpowiadać tak, jak potrzeba. A to się dzisiaj nie dzieje, a równolegle, budując jakby na nowo współpracę, musimy reagować na problemy i na kryzysy, które się pojawiają. I to jest właśnie to przywoływane już starzejące społeczeństwo. Bardzo mocno skupiałabym się tutaj na wsparciu osób, które doświadczają chorób otępiennych. Dwa kryzysy psychiczne, to prawda, skala, dane, które też jako województwo przytaczamy w swoich programach i które badamy, skala przytłacza także nas, pracujących w obszarze polityki społecznej. Samobójstwa, próby samobójcze dzieci i młodzieży, ale też osób dorosłych. W 2022 roku to ponad 14,5 tysiąca, a w grupie wiekowej 7-18, to są dwie grupy wiekowe, prawie 4,5 tysiąca takich prób. I do tego wszystkie zagrożenia, których doświadczają dzieci, tak? Czyli powinniśmy się skupić na wsparciu tych młodych osób, które doświadczają kryzysu, też na odnalezieniu, czy pomocy w odnalezieniu, przepraszam, drogi dla tych młodych ludzi, bo pojawiają się uzależnienia behawioralne, pojawiają się, są od zawsze byli zapracowani rodzice, których kompetencje też musimy wzmacniać i pojawia się mnóstwo sytuacji, za którymi chociaż bardzo próbują, pomagacze nie nadążają, więc powinniśmy szukać nowych kompetencji, rozwijać je, a równocześnie odpowiadać cały czas na te problemy, których doświadczamy. To, co Pani powiedziała, jest pewną platformą, która pokazuje to wyzwanie związane z tym, czy powinny powstawać jakby nowe zawody w ramach tego sektora, które będą odpowiadały chociażby specjalizacje poszczególnych asystentów, bo jak być specjalistą od wszystkiego? Nie można się znać na wszystkim, więc na pewno ukierunkowanie w pracowników, tak, w jeden obszar jest dobrym rozwiązaniem. Zresztą to bardzo często wypływa też z ankiet, które otrzymujemy po swoich szkoleniach, że jest potrzeba profesjonalizacji właśnie w temacie wsparcia dziecka, tak, czy w temacie wsparcia seniora, czy rodziny, w której znajduje się senior z przywołanymi już przeze mnie chorobami otępiennymi. Na pewno nikt nie będzie się znał na wszystkim, a jeżeli będzie próbował znać się na wszystkim, to któryś z tych obszarów pozostanie zaniedbany, więc tak, musimy szukać takich wiązek, w których będziemy wspierali w określonej problematyce. Jakie nowe role zawodowe, Rafał, ty widzisz w tym kontekście i na tej płaszczyźnie, która no, pokazuje, że gdzie się nie dotknie, tam jest duże wyzwanie dla sektora. Ja się na pewno zgodzę z tym, że trudno jest tak naprawdę mówić o konkretnych rolach zawodowych, które powinny się pojawić, bo to jest praca pracownika socjalnego, czy praca w ogóle w pomocy społecznej, to z natury jest trochę praca skomplikowana i taka praca, która czy podczas której pracownicy stykają się czasami z bezmiarem problemów, tak na dobrą sprawę, i to jest niemalże niepoliczalne, więc takim wątkiem, który na pewno warto byłoby poruszyć być może i zawodem, który byłby pomocny w ogarnięciu tego wszystkiego, byłoby skoncentrowanie się również na czymś w rodzaju takiego pracownika pierwszego kontaktu, czyli takiego pomagacza, mówiąc kolokwialnie, który mógłby pokierować tych naszych pacjentów, beneficjentów, klientów dalej, wskazać im drogę, którą mogliby podążać, żeby ten swój problem rozwiązać. To byłoby takie rozwiązanie, które byłoby szczególnie istotne w kontekście tych zmian, które, no nie oszukujmy się, będą się pojawiały, o których rozmawialiśmy i przed spotkaniem, i o których mowa jest także w raporcie, bo oczywiście poza tymi trzema głównymi kierunkami zmian, które zostały wymienione w raporcie,
tych przemian współcześnie jest znacznie więcej. Nam się przebudowuje zupełnie rola rodziny, nam się przebudowuje pozycja osoby starszej w społeczeństwie, nam się wreszcie przebudowują też, jakby to powiedzieć, te wymagania, które są stawiane przed samorządem, przed sąsiadami, przed każdym tak na dobrą sprawę. I w zakresie pomocy społecznej to może być duży, duży problem. Więc wracając do wątku, myślę, że taka osoba, która mogłaby, szczególnie w kontekście tego, że te problemy, tak jak wspomniałem, są czasami wielokaskadowe, że to jest tak na dobrą sprawę zbieranina różnych problemów i rzadko można wskazać wśród beneficjentów taką osobę, która, no tak kolokwialnie mówiąc, no cierpi tylko na jedną przypadłość, czy pojawia się w pomocy społecznej, no bo jest to związane z jedną rzeczą. Tych problemów jest znacznie więcej i no często jest tak, że nawet ten bardzo wyspecjalizowany, ale jeden pracownik nie będzie w stanie tych problemów rozwiązać w sposób kompetentny i w sposób komplementarny razem z tymi innymi problemami. Więc taka osoba, taka funkcja, która by łączyła wiedzę dotyczącą tego, gdzie się udać, co zrobić dalej, kogo poprosić o pomoc, która instytucja odpowiada za pomoc w danym zakresie, byłaby tutaj, wydaje mi się, całkiem wskazana. Przynajmniej warto by się było nad nią zastanowić. To ja pójdę jeszcze w tym kierunku, bo zapoznając się z raportem, zwróciłam uwagę na może nawet nie nowe role, ale wzmocnienie ról związanych z tym elementem organizacji, organizatora społeczności lokalnych, koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, czyli takie role, które są związane z tworzonymi i powstającymi centrami usług społecznych. Jak Państwo patrzycie na te role, gdzie mówimy o tym wyjściu i funkcjonowaniu i koordynowaniu działań społeczności lokalnej? To jest taka rola pomagacza, poszukiwacza tak naprawdę, bo usługi społeczne są dla wszystkich tutaj. Jakby powinniśmy od tego zacząć, tak? Czyli już nie szukamy rozwiązania, tylko rozwiązania problemu jednostki chorobowej, tak, o której powiedział pan Rafał. Nie szukamy rozwiązania jednego problemu rodziny, tylko jesteśmy dla każdego mieszkańca danej społeczności, czyli lokalnie powinniśmy znać wszystkich i potrzeby wszystkich mieszkańców tego regionu. Żeby te usługi zaoferować, musimy zbadać to środowisko, czyli wracamy do diagnozy, wracamy do jakiegoś pomysłu na to, jak chcemy się zaopiekować mieszkańcami swojego regionu, czyli musimy napisać jakiś plan, a potem ten plan musimy realizować. Bez tych nowych zawodów nie poradzimy sobie, tak? Bo pracownicy socjalni czy asystenci rodziny, o których już tak często dzisiaj mówiliśmy, mają swoje zadanie do wykonania i dlatego w obszarze pomocy społecznej pojawiają się te nowe kompetencje. My od kilku lat szkolimy kadry CUS-ów, bo jest to zadanie, które zostało nałożone na regionalne ośrodki polityki społecznej, a w takim właśnie ja pracuję. W tej chwili na Mazowszu jest 11 centrów usług społecznych. Kolejne myślę, że wkrótce się pojawią i wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę w usługach społecznych, nie żałują tej decyzji i mówią, że to jest jedyny słuszny kierunek, w którym powinniśmy w tym procesie zmiany podążać. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, Rafał? No, trudno mi jest się tutaj nie zgodzić z tym, o czym Pani mówiła, bo tak na dobrą sprawę to większość opracowań wskazuje na to i badań, że to jest jednak kierunek, w którym powinniśmy w przyszłości jednak podążać. I to jest też ten kierunek, który tak na dobrą sprawę odpowiada na te potrzeby deinstytucjonalizacji, czyli rozbijania tych dużych instytucji i, tak mówiąc wprost, zbliżania ich jak najbardziej do obywatela. Tak, i do tego obywatela, który jest gdzieś tam czasem na końcu tego łańcucha instytucjonalnego, a który powinien być jego podstawą. Więc jak najbardziej te wszystkie zawody, te wszystkie kompetencje związane z koordynacją różnego rodzaju usług, ze współpracą z instytucjami, no bo to jest też ten bardzo istotny wątek,
związany z tym, że CUS-y, no tak na dobrą sprawę, no one powinny też móc umieć współpracować z tym wszystkim, co się dzieje wokół nich. Tak? Czyli to nie są ponownie, tak jak w przeszłości, niektóre instytucje, które sobie funkcjonują same sobie na dobrą sprawę, tak trochę w oderwaniu. No CUS to jest taki, jakby to ująć, trochę hub dla łączenia różnego rodzaju potrzeb, różnego rodzaju usług i różnego rodzaju także kompetencji. Więc tutaj jak najbardziej pełna zgoda. Ich, tak jak pani wspomniała, nie jest zbyt wiele jeszcze, bo w ogóle w całej Polsce ich nie ma zbyt wiele. To jest taka instytucja, taka idea, która można powiedzieć dopiero pączkuje. Ale to pączkowanie, wyniki wszystkich badań na dobrą sprawę pokazują, że przynosi bardzo dobre efekty. Jeżeli weźmiemy na warsztat właśnie chociażby te powstające centra usług społecznych, na któryś moment czytałam, że jest ich 50, pewnie może być ich już nawet trochę więcej, to gdybyśmy wzięli to, o czym Państwo powiedzieli, że to jest idea bardzo mocno związana z potrzebą deinstytucjonalizacji i takiego jakby wejścia w społeczność, rozumienia społeczności i odpowiadania na to, co faktycznie w tej społeczności się dzieje. To teraz pytanie, jak na ten trend odpowiedzieć w wymiarze edukacyjnym? Jak kształcić kadry, które będą przygotowane do takiej formy pracy? Chwila zawahania. Kończę właśnie studia podyplomowe, które są związane z deinstytucjonalizacją, to już meta. Ogromną siłą tych studiów jest to, że spotykamy się jako studenci, praktycy z różnych obszarów i możemy sobie wymienić swoje doświadczenia i opowiedzieć o potrzebach. I teraz wszystkie moje rozmowy i spotkania z pracownikami, z dyrektorami OPS-ów, dyrektorami DPS-ów czy pracownikami ROPS-ów, ale też z kadrą średniego szczebla, kończą się taką tezą, że tych CUS-ów byłoby więcej, gdybyśmy zbudowali szkołę liderów. Tu pojawia się kolejna kompetencja, bo okazuje się, że CUS-y powstały nie tylko tam, gdzie ktoś zdecydował się wziąć udział w projekcie, tak, i otrzymał środki, ale też jako pomysł na zmianę i reakcja na potrzeby. Ale siłą był zawsze lider albo samorządowiec, który tej rewolucji dokonuje, albo dyrektor CUS-u, który po pierwsze buduje zespół, a po drugie buduje społeczność wokół usług, tak? I teraz wszystkie te osoby dokonują rzeczy prawie niemożliwych albo takich, których nie doświadczaliśmy w pomocy społecznej, bo przełamują schematy, rzeczywiście wychodzą bardzo mocno do środowiska i dziś już mówią o tym, że dzięki temu do pomocy społecznej zgłaszają się ludzie, którzy do tej pory nie widzieli tam dla siebie miejsca, tak? Bo nie czuli się beneficjentami działań pomocy społecznej. Czyli to otwarcie na środowisko nastąpiło. I tu podjęłabym pierwsze działania, czyli po pierwsze wzmocnić tych, którzy już liderami są, a po drugie dać siłę, wiedzę, kompetencje tym, którzy rokują albo którzy już przygotowują się do zmiany. Bardzo dziękuję. Wzmocnić tych, którzy już liderami są. Taki trend, który w wielu branżach się sprawdza, skupić się na tych, którzy realizują te działania i jakby ich wzmocnienie jest bardzo pączkujące na dużą skalę. Tutaj też na dobrą sprawę wracamy trochę do tego poczucia misji, bo ten lider to jest jednak osoba, która rozumie potrzebę rozwijania tych usług społecznych, a myślę, że dosyć dużym problemem jest to, że ta pomoc społeczna, i pewnie do tego w pewnym momencie dojdziemy, ona jest ciągle trochę niedoceniana albo trochę pomijana w jakichkolwiek przekazach dyskursu, czy nie tylko. Ale wracając do wątku szkolenia, kształcenia, myślę, że takim kierunkiem, który no, też powinien być przynajmniej przemyślany, to winno być takie przynajmniej stopniowe uwolnienie zawodu pracownika socjalnego. Bo obecnie stoimy w takiej dość trudnej sytuacji, w której, żeby
pojawił się nowy pracownik socjalny, osoba, która będzie miała kwalifikacje, no to musi być osoba, która będzie najczęściej kończyła kierunkowe studia, co, jak wiemy z doświadczeń, jest coraz rzadszą praktyką wśród studentów. Studenci po prostu nie decydują się na taki kierunek studiów. I w ogóle to uwolnienie tego zawodu być może byłoby skuteczne, celowe, chociażby ze względu na to, że my na dobrą sprawę jednak kształcimy w bardzo wielu jednostkach osoby, które mogłyby z powodzeniem pracować w szeroko rozumianej pracy socjalnej. To już bezpośrednio z mojego doświadczenia na Wydziale Pedagogicznym mamy specjalizację, w której studentki i studenci no, zapoznają się tak na dobrą sprawę z całym spektrum tego, czym zajmuje się pomoc społeczna. Mają masę wiedzy, mają masę praktyk za sobą, a jednocześnie bardzo często większość tych ról zawodowych, które w jakimś sensie są umocowane przy pomocy społecznej, są dla nich zamknięte, no bo nie spełniają tego podstawowego wymogu ukończenia konkretnych studiów o konkretnej nazwie. Więc mam takie wrażenie, że to może jako taki postulat na przyszłość powinna być kwestia, która powinna być chociażby przemyślana. Ale to nie jest tak, że to jest jakiś mój indywidualny pomysł oczywiście, bo to zarówno w wynikach tych badań, które są wskazane w raporcie, jest wymienione. To jest też taka kwestia, która regularnie pojawia się podczas rozmów z kierownikami ośrodków pomocy społecznej, z osobami, które po prostu tą działką się zajmują. To jest po części też inna strona tego całego nurtu deinstytucjonalizacji, która bardzo ściśle wiąże się z tym wejściem w tkankę poszczególnych miejsc, w których, żeby pomagać, trzeba być i rozumieć. A jeżeli dotknęlibyśmy tematu kompetencji, takich kompetencji, które powinny być w centrum zainteresowania programów szkoleniowych, projektów, które będą realizowane, które faktycznie będą wzmacniające dla kadr, które już teraz są. Bo tak jak Państwo powiedzieli, jakby to, z czym się zmagają, też to, co pokazują wyniki raportu, ten poziom obciążenia, które ich dotyka i ten poziom też jakby tematów trudnych, z którymi się stykają, czasami jest porażający. I teraz w jakich obszarach kompetencyjnie kształcić, z jednej strony, żeby wzmocnić, a z drugiej strony, żeby rozwijać, aby oni potem mogli rozwijać innych. Może powiem ze swojego podwórka, na chwilę wrócę bardzo lokalnie i osobiście. Od 3 lat funkcjonuje biuro, którym kieruję, biuro, które organizuje właśnie szkolenia dla kadr pomocy społecznej. I od samego początku nasze założenie było takie, że będziemy odpowiadali dokładnie na potrzeby osób, które w pomocy społecznej pracują. Czyli każdy mój rok zaczyna się od wykorzystania narzędzia ministerstwa, które nazywa się w skrócie CAS. Jest to znany skrót dla wszystkich pracowników pomocy społecznej, czyli Centralna Aplikacja Statystyczna. I tam przygotowujemy takie pytanie, od którego zaczynamy planowanie swojej pracy, czyli dzieląc na obszary, tak, na tematy. Proponujemy szkolenia, które wynikają zarówno z programów wojewódzkich w danym obszarze, ale też są odpowiedzią na to, czego dowiedzieliśmy się wcześniej z ankiet od uczestników szkoleń. I dajemy przestrzeń na wskazanie swoich własnych potrzeb. I kierujemy to zapytanie do wszystkich jednostek na Mazowszu. I w ten sposób zbieramy informacje o potrzebach i poszczególnych uczestników szkoleń, ale też jednostek, tak? I dopiero po tej pracy analitycznej reagujemy też na to, jaki budżet mamy na dany rok i planujemy szkolenia. I tam są wszystkie obszary wskazane przez pracowników pomocy społecznej i to są zarówno te wynikające z braku wsparcia w przepisach. To wydaje się dzisiaj prawie niewiarygodne, natomiast to są najczęściej wskazywana tematyka szkoleń, czyli zmiany w KPA,
zmiany w ustawach, ponieważ pracownicy mówią, że nie mają na co dzień wsparcia i trudno jest im zdobywać i szkolić się w kompetencjach miękkich, kiedy czują się niepewnie, albo nie wiedzą, jaką decyzję wydać, tak, i nie mają wsparcia na co dzień. To na jedno szkolenie, na które mam 30 miejsc, na przykład, tak żeby Państwu pokazać skalę, w ciągu 2-3 dni zgłasza się 700 osób. A więc głód jest ogromny i bardzo staramy się odpowiadać na te potrzeby. I to jest taki dział, który wydawało mi się, że będzie się zmniejszał, tak, że nie będzie tak często wskazywany, a tu wprost przeciwnie, zmiany w ustawach, które są potrzebne, też generują nowe potrzeby, więc spróbujemy nadążyć i ustawa o pieczy, i ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Więc to jest bardzo silny nurt, a drugi to jest wypalenie zawodowe, stres w pracy, obciążenie psychiczne, samoobrona. To jest rzecz, którą wprowadziłam w 2020 roku, łącząc szkolenia w dwudniowe, kiedy rozmawiamy o stresie w pracy, w pomocy społecznej, a drugiego dnia uczymy się, jak obronić się w sytuacjach zagrożenia. Wspieram też kadrę zarządzającą, dzieląc na bloki wskazane przez dyrektorów, kierowników ośrodków, w jakich obszarach potrzebują wsparcia. To jest zarządzanie, sytuacje trudne, sytuacje konfliktowe. To jest budowanie wizerunku pomocy społecznej, kompetencje cyfrowe. Coraz więcej nowych tematów pojawia się, skala jest coraz większa. Zaczynaliśmy od przeszkolenia 500 osób, ponad 500 osób w 2020 roku. W ubiegłym roku prawie 3000 osób, więc myślę, że odpowiadamy na te potrzeby, przynajmniej bardzo się staramy, żeby jak najwięcej pracowników pomocy społecznej otrzymało wsparcie. Zapytam jeszcze o takie kompetencje, które są związane z naszym bieżącym funkcjonowaniem, związane z cyfryzacją, z funkcjonowaniem i korzystaniem z narzędzi, z rozwiązań. Jak wygląda ten obszar? Uśmiecham się, ponieważ po raz pierwszy w tym roku wprowadziłam takie szkolenie, które wiąże się właśnie z rozwojem kompetencji cyfrowych. To jest też obszar wskazany w strategii jako temat, którym powinniśmy się zająć. I musiałam powtarzać nabory na to szkolenie, ponieważ brakowało chętnych. To szkolenie się odbyło i mam takie poczucie, że te dane, które pan Rafał przytoczył o tym, że pracodawcy są zadowoleni z kompetencji cyfrowych, no, powodują u mnie konsternację, bo ja na co dzień borykam się z brakiem kompetencji cyfrowych, nawet przy szkoleniach online, które organizujemy, bo ogromnym problemem jest już wypełnienie formularza, który jest przygotowany jako formularz dostępny. I ogromną pracę swojego zespołu muszę ukierunkować na wyegzekwowanie właściwie wypełnionego formularza na szkolenie, które będzie podstawą zakwalifikowania, czyli cofamy się do podstaw, do początku. Potem jest problem z zalogowaniem się, jest problem z odnalezieniem linków na czacie. To są takie rzeczy podstawowe i jest też problem, to rzecz straszna, z infrastrukturą, ponieważ w momencie, kiedy kilka osób zgłasza się na szkolenie online, a warunkiem otrzymania certyfikatu jest unikatowy login, to mierzymy się z sytuacją, w której okazuje się, że są ośrodki, w których jest jeden komputer dla kilku pracowników. I teraz bardzo staramy się nie wykluczać tych osób i odpowiedzieć na tę sytuację. Więc z jednej strony wyglądałoby na to, że wiedza i umiejętności są, a z drugiej strony na ostatniej z konferencji, którą organizowaliśmy, bardzo smutna pracowniczka PCPR-u powiedziała, że gdyby nie jej dzieci, nie nadążyłaby z kompetencjami, których oczekuje się od niej, kiedy wchodzi do rodziny i nawet nie wie, czym są apki, jakiego języka używają dzieci, z którymi rozmawia, że są kilka lat świetlnych przed nią, a nikt jej nie udziela wsparcia. Ona nie wie o tym,
że rodzice mogą planować budżet przy użyciu aplikacji, które mają w telefonach, że może korzystać z e-doręczeń za chwilę, tak? Jakby nie nadąża za tym, o czym wiedzą już beneficjenci pomocy społecznej. Bardzo dziękuję. Rafał, jakie są Twoje wnioski? To po części związane z współtworzeniem tego raportu, a też po części ze współpracą z osobami, które reprezentują ten sektor. Tak, ja bez wątpienia chciałbym wrócić do tego wątku cyfrowego, bo faktycznie te wyniki takiej, no powiedzmy sobie, no praktycznie stuprocentowej pewności związanej z posiadaniem tych kompetencji, to były także takie wyniki, które budziły trochę konsternację i myślę, że pani tutaj bardzo słusznie zdiagnozowała powód tego, skąd pojawiły się takie przemyślenia pracodawców. Jest z pewnością problem związany z takim dosyć mocno analogowym trybem pracy pomocy społecznej. Ciągle. Mimo tego, że powstają różnego rodzaju systemy informatyczne i one z mniejszą bądź większą skutecznością funkcjonują, no to sama infrastruktura ośrodków pomocy społecznej, szczególnie jeżeli gdzieś tam zejdziemy na ten taki poziom bardzo mocno lokalny, oddalimy się trochę od ośrodków miejskich, no to ona, no kolokwialnie mówiąc, bardzo często leży. I w tym można poniekąd też poszukiwać powodów tego, dlaczego jakakolwiek umiejętność, znajomość obsługi tych sprzętów może być uznawana jako pełna znajomość czy pełna odpowiedź na te potrzeby związane z informatyzacją. Nie wiemy, czego nie wiemy. Tak, nie wiemy, czego nie wiemy, dosłownie. To z pewnością, mimo tych wysokich wyników, jest taka kwestia, która powinna być objęta jakąś szczególną pieczą w przyszłości. I takim zastanowieniem się nad tym, co zrobić, żeby jednak ta informatyzacja i to wzmocnienie w te kompetencje, umiejętności IT jednak postępowała znacznie intensywniej. To dodajmy też, że to jest taki segment funkcjonowania administracji publicznej, który no niejako nie był tak przećwiczony zdalną pracą i zdalnością jak inne sektory. No, pomocy społecznej, a szczególnie takiej pracy socjalnej u podstaw, nie da się realizować zdalnie. To jest zawód, który polega tak czy inaczej bardzo często na takim bardzo bezpośrednim kontakcie z beneficjentem. I tutaj też można upatrywać tych problemów. Wracając do tych kompetencji, które powinny być w jakimś zakresie przemyślane, które powinny być również taką podstawą do rozwijania ich, no to wydaje mi się, że no ta kwestia wspomniana już takiej superwizji i tego realnego kontrolowania tego, co się dzieje z naszymi pracownikami. To jest taki zasób, który jest podstawą działania pomocy społecznej. To są ludzie. I ci ludzie są wystawiani wielokrotnie na szereg bardzo zróżnicowanych problemów. I to takich problemów natury psychicznej, ale też natury czysto fizycznej, zagrożenia takiego fizycznego funkcjonowania w miejscu pracy. Ergo, tak na dobrą sprawę, no to przemyślenie takiej superwizji i tego zaopiekowania się pracownikiem zarówno pod kątem tego zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, to na pewno powinna być rzecz, która winna być przemyślana także na poziomie kompetencyjnym. Czyli powinniśmy się zastanowić nad wprowadzeniem różnego rodzaju form kontroli tego, co dzieje się z pracownikami, już na poziomie szkolenia tych pracowników, na poziomie ich tworzenia w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych. To jest taki wątek, który jest z pewnością istotny. I myślę, że istotnym wątkiem w zakresie kompetencji to jest jednak rozwijanie tych kompetencji. To też zostało w raporcie, wydaje mi się, całkiem fajnie uwidocznione. Tych kompetencji współpracy z różnymi instytucjami. Czyli tego, żebyśmy nie zamykali się na naszą jednostkę, tylko żeby można było aktywnie szukać wsparcia, pomocy, informacji także w innych ośrodkach pomocy społecznej, czyli ta wymiana doświadczeń, co się bardzo fajnie sprawdza chociażby w instytucjach kultury, które regularnie w wyniku różnych programów ze sobą współpracują, wymieniają się tymi doświadczeniami, sprawdzają, co działa tutaj, a co nie działa i co można byłoby, jak kolokwialnie mówiąc, podebrać trochę z takiego bieżącego funkcjonowania. Zainspirować się. No tak, ale efekt będzie ten sam, prawda? Więc myślę, że taka bieżąca współpraca, szukanie tego kontaktu i w ogóle otworzenie się na to, że ten kontakt będzie
niezbędnym elementem pracy w pomocy społecznej. I to nie tylko kontakt z beneficjentem, ale kontakt także z innymi instytucjami, które dotykają chociażby w części tego, czym pomoc społeczna się zajmuje. To też jest taka kompetencja, taka umiejętność, która będzie kompetencją przyszłości. Chciałabym jeszcze odnieść się do tematu, który jest, myślę, że też takim tematem spędzającym sens powiek liderom i liderkom, którzy zarządzają instytucjami w tym sektorze, czyli niedoborów kadrowych. W raporcie zainteresowało mnie bardzo wysokie też wskaźniki zadowolenia z pracy, jeżeli już ktoś pracuje, a z drugiej strony wyniki, które Rafał przedstawiłeś, jasno pokazują, jak trudno jest pozyskać kadry do tego sektora. No i właśnie, czy chodzi tylko o kwestię wizerunku i czy tematem wizerunku można to rozwiązać, czy potrzebne są zupełnie inne działania? Jak do tego Państwo podejdą? Pani Dagmaro. Chyba możemy zaryzykować takie twierdzenie, że w pracy pozostali siłacze i dlatego są zadowoleni z pracy, bo pozostali ci, którzy mają motywację wewnętrzną. Przynajmniej takie rzeczy wybrzmiewają na naszych szkoleniach, ale też jestem uczestnikiem wielu grup dyskusyjnych i nawet dzisiaj przeczytałam takie pytanie, które jeden z pracowników zadał wszystkim na forum. Czy jakieś szczególne osiągnięcia zapisują we wniosku o wyróżnienie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego? I pierwsza odpowiedź była uderzająca, bo ktoś napisał, że szczególnym osiągnięciem jest to, że wytrwał w tej pracy i że codziennie świadczy ją, mając nadal serce do pracy. I to myślę, że to jest odpowiedź, że rzeczywiście są ci, którzy wytrwali, bo mieli motywację w sobie, tak? Bo mają empatię, bo mają wiedzę, bo potrzebują pomagać. A kwestie wynagrodzeń są poruszane od lat. No nie jest to źródło motywacji. Jest bardzo niewielu pracowników, którzy także podczas naszych szkoleń mówią, że to jest wynagrodzenie, które pozwala im żyć godnie i bardzo często porównują się też z klientami pomocy społecznej, którzy śmieją im się w twarz, wyliczając wręcz, że osiągają dużo mniejsze dochody od świadczeń, które otrzymują beneficjenci. I to jest trudne, to jest naprawdę bardzo trudne, żeby w sytuacji też zagrożenia, kiedy wchodzi się w różne środowisko, wracać do tej pracy i znajdować siłę. Wizerunek nie jest dobry, a wizerunek pomocy społecznej jest zły. To każdy o tym mówi. Chyba ostatnią dobrą rzeczą, która się zadziała w przestrzeni medialnej, to był serial Głęboka Woda, który gdzieś tam opowiedział o pracownikach pomocy społecznej tak prawdziwie, a od tego momentu nawet nie pomoc, a opieka najczęściej w mediach pojawia się w kontekście sytuacji zagrożenia życia, podejrzenia niedopełnienia obowiązków, tak? No jest to taki typowy, czarny, trudny wizerunek, z którym trudno jest też zmierzyć się osobom kierującym jednostkami, które po prostu nie mają kompetencji do tego, żeby z mediami rozmawiać, a media karmią się jednak tymi sytuacjami, które są trudne i które pokazują pomoc społeczną jako niewydolną. A o co do tego dodasz? Tak, to w ogóle jest bardzo fajna sprawa, że pani zauważyła ten wątek opieki społecznej. To jest sprawa o tyle dziwna, tak, gdzieś tam mówiąca o tym, jak dużą estymą cieszy się pomoc społeczna w Polsce, że media nie potrafią bardzo często nawet właściwie nazwać tej instytucji. Kiedy my opieki społecznej nie mamy od początku lat 90. tak naprawdę, jest pomoc społeczna. I tutaj pełna zgoda w tym, że ten wizerunek jest niedobry i to jest bardzo delikatne określenie i żeby go zmienić potrzeba byłoby bardzo wielu działań, takich działań tak naprawdę szeroko aspektowych. Bo pomoc społeczna pojawia się w przestrzeni publicznej wtedy, kiedy coś nie zadziałało. I bardzo często to nie jest tak, że nie zadziałał pracownik pomocy społecznej, tylko nie zadziałały różne inne instytucje, które nie poradziły się sobie chociażby z tym, co pracownik socjalny zgłosił do tych instytucji.
Więc ten wątek wizerunku jest na pewno szalenie istotną rzeczą. Jest też szalenie istotną rzeczą w procesie jakiegokolwiek naboru nowych kadr do pomocy. No bo ten wątek pojawia się wśród studentów i studentek regularnie. To jest, po co ja mam iść pracować do instytucji, która z góry jest określana jako instytucja poniekąd patologiczna albo zajmująca się kolokwialnie mówiąc patologią. I to jest ten drugi wątek, który pojawia się obok oczywiście całkowicie oczywistego wątku wynagrodzeń, bo to jest kolejna rzecz, o której mówią studenci. Po co? Za co? Dlaczego? No co ja będę w tym zawodzie robić? Więc to są bez wątpienia takie wątki, które powinny gdzieś tam dosyć intensywnie pojawić się w przestrzeni medialnej, publicznej, a na pewno powinny trafić też do decydentów. Co więc zaoferować, jeżeli wynagrodzenia wyglądają tak, jak wyglądają? Jak budować informacje, dlaczego warto pracować? Co możesz otrzymać, pracując jako pracownik tego sektora? Co zaproponują Państwo? Co działa? Chyba szansa na zmianę, czyli ta zmiana, która już się dzieje, usługi społeczne, to jest nowy kierunek, tak? To jest nowy wizerunek. Poniekąd praca socjalna, nie chcę powiedzieć, że jest schowana w takim CUS-ie, bo to nieprawda, ale nie ma już tej blokady, kiedy ktoś wchodzi do budynku, już powiem fizycznie, na którym jest tabliczka z ośrodkiem pomocy społecznej, tylko ma w sobie jakąś ciekawość związaną z nazwą Centrum Usług Społecznych. Nie wszyscy muszą się przekształcać, to nie tak, że usługi społeczne są tylko w CUS-ach, tak? Ale właśnie ta próba oswojenia potrzeb i tego, gdzie można znaleźć swoje miejsce. Mieliśmy taką debatę, kiedy próbowaliśmy sobie odpowiedzieć właśnie na pytanie, gdzie szukać kadr, jak zachęcić młodych ludzi, i zaprosiliśmy do tej debaty wolontariuszy, młodych wolontariuszy z Warszawy i okolic, którzy powiedzieli o tym, jak zbudowali swoją ścieżkę edukacyjną, wychodząc od tej potrzeby pomagania. Nie wszyscy oczywiście poszli na studia związane z pracą socjalną, ale pozostali gdzieś dookoła, tak? Próbują pomagać, a impulsem było to spotkanie z wolontariatem. Może to jest sposób na połączenie tego, że ktoś może szukać dla siebie drogi w pomaganiu, a równocześnie ta szansa na zmianę i na otwarcie na wszystkie instytucje i nie tylko na pomoc społeczną. Bardzo interesujący i chyba adekwatny kierunek, który pozwala dotknąć tego tematu i gdzieś przekonać się na własnym kręgosłupie, co otrzymuje wspierając i pomagając innych i czy to jest dla mnie. Tak, ja się absolutnie zgodzę ponownie z tym, że CUS-y to jest ten kierunek, w którym no, powinniśmy patrzeć z coraz szerszym uśmiechem, bo to jest taki kierunek, który wzbudza też trochę tego uśmiechu wśród obywateli, wśród lokalnej społeczności, bo faktycznie to nie jest już ta instytucja z jakimś tam odium zajmowania się konkretnymi problemami, ale to jest instytucja, która może być dla każdego. Więc CUS-y zdecydowanie. Ja myślę, że warto by też było zastanowić się nad... To nie jest tak, że tego nie ma oczywiście, ale nad takim wzmacnianiem strategii pokazywania czy chwalenia się sukcesami, bo każda jednostka pomocy społecznej ma masę sukcesów. Te sukcesy zdarzają się codziennie, tak na dobrą sprawę. To są sukcesy mniejsze albo większe, bo to mogą być zarówno jakieś zrealizowane projekty, ale to mogą być też po prostu bezpośrednie pomoce danym osobom, które dzięki pracownikom, dzięki masie tak naprawdę tych skoordynowanych działań w różnych zakresach, no, wychodzą na prostą, wracają do takiego standardowego funkcjonowania. I mam takie wrażenie, że o tych sukcesach w pomocy społecznej to mówi się bardzo rzadko, że my bardzo często podnosimy ten wątek różnego rodzaju problemów, różnego rodzaju patologii, tak kolokwialnie to ujmując, i tego wszystkiego, co jest złe, a zapominamy trochę, i tutaj mówię tak na dobrą sprawę o
o każdym, kto znajduje się w i wokół systemu, o tym pokazywaniu, że tu dzieją się też dobre rzeczy. I być może to pokazywanie tych dobrych rzeczy, oczywiście nie od razu, bo to nie jest tak, że my zrobimy kampanię promocyjną i gdzieś tam po roku nam ludzie zaczną szturmować pomoc społeczną, żeby w niej zacząć pracować i zmieniać tę rzeczywistość, ale to promowanie i pokazywanie tych takich naprawdę fajnych historii, fajnych projektów i tego, co dzieje się naprawdę dobrze w tych społecznościach lokalnych, że to też mogłoby znacząco pomóc w takim odczarowywaniu tego wizerunku pomocy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za te myśli, za te refleksje, które Państwo wskazali. Z jednej strony jest to dosyć gorzki kawałek rozmowy o wyzwaniach, ale z drugiej strony te rozwiązania i propozycje, które Państwo pokazali, a przede wszystkim motywacje osób, które są w tym systemie, powodują, że on przestaje mieć aż tak gorzki smak i daje szansę na to, na zobaczenie, że te wyzwania, które przed nami stoją społecznie, będą powodowały, że możemy być i w tym systemie wspierając innych, ale też korzystając z tego wsparcia, więc to jest też nie o jakiejś potrzebie, która jest dla kogoś daleko. Bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę. Pani Dagmaro, bardzo dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i inspiracjami dla innych. Rafale, Ciebie zapraszam, żebyś został, bo przed nami druga część naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, tak jak zapowiedziałam już na początku, rozmawiamy również o opiece zdrowotnej i teraz chciałabym, żeby w tej części rozmowy to właśnie opieka zdrowotna stała w centrum naszego zainteresowania. Rozpoczynamy blok w kierunku reorganizacji i profilaktyki. Będziemy rozmawiać nadal o kompetencjach kadr w sektorze zdrowia. Wyniki przedstawi już doskonale, myślę, Państwu znany dr Rafał Pląsek. I ponownie Rafał, oddaję głos. A ja ponownie bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak poprzednio, to oczywiście będą wybrane wyniki badań. No to zarówno w zakresie pomocy społecznej, jak i w zakresie opieki zdrowotnej tych wniosków i tych bardzo ciekawych informacji pojawiło się bardzo dużo. Więc ponownie zachęcam do zapoznania się z pełną treścią raportu. Opowieść o wybranych wynikach w zakresie opieki zdrowotnej rozpocząć chciałbym ponownie od kwestii kadrowych. I tutaj warto zauważyć, że co do zasady jednostki związane z opieką zdrowotną poszukują w Polsce pracowników. Poszukują ich jednak z różnego rodzaju natężeniem. I to natężenie jest największe, najbardziej zintensyfikowane w szpitalach. Troszeczkę mniej jest zintensyfikowane w AOS-ach, a w POZ-ach, czyli w tych takich podstawowych jednostkach opieki zdrowotnej, ono wynosi niespełna 10%. Z czego to może wynikać? Te poszukiwania pracowników z pewnością, i to wskazywali wielokrotnie eksperci w raporcie, to wysokie poszukiwania w szpitalach wynika między innymi z tego, że szpitale relatywnie oczywiście, no bo ja tutaj nie chciałbym powiedzieć, że one mają dużo pieniędzy, a relatywnie w kontekście czy w porównaniu do tych innych instytucji związanych z opieką zdrowotną, tych pieniędzy mają najwięcej i po prostu mogą sobie pozwolić na zatrudnienie pracowników. Bardzo często jest tak, że POZ-y po prostu tych pieniędzy na zatrudnianie nie mają. No i potem konsekwencje wyglądają tak, jak wyglądają. Mamy dosyć często problemy z dostaniem się do tego lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej. Kontynuując wątek poszukiwania pracowników, chciałbym jeszcze napomknąć o kwestii przewidywanej zmiany zatrudnienia w perspektywie najbliższych 5 lat. I tutaj ponownie szpitale, można powiedzieć, wiodą prym w tym zakresie. To szpitale w największym zakresie przewidują, że to zatrudnienie w perspektywie 5 lat będzie wzrastało. Tak jak można zauważyć, w najmniejszym zakresie takie wzrosty zatrudnienia przewidują podstawowe jednostki opieki zdrowotnej. POZ-y, no ponownie powtórzę ten wniosek, który pojawił się w raporcie, po prostu nie mają zbyt wielkich nadziei związanych z kwestiami finansowymi. Czyli one po prostu obawiają się tego, że no nie mogą
planować zatrudnienia w obliczu tego, że po prostu nie ma na to zatrudnienie bardzo często pieniędzy. To raz, albo, i to jest znacznie także bardzo istotna kwestia, nie ma chętnych, bo tych lekarzy w Polsce po prostu jest niezbyt wielu. W raporcie zostały przedstawione statystyki związane z dostępnością zawodów medycznych w Polsce i tutaj ta smutna informacja, którą być może wielu z Państwa zna, my co do zasady, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy czy pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce, jesteśmy raczej w końcówce europejskiej stawki. Tych lekarzy, pielęgniarek nie mamy. Bardzo często są to ludzie, którzy już zbliżają się do końca swojej kariery zawodowej, więc leczą nas coraz starsi lekarze. I POZ-y też zdają sobie z tego sprawę, że tego lekarza, którego nie ma, będzie bardzo trudno ściągnąć. I w ogóle jeżeli chodzi o to ściąganie, kolokwialnie mówiąc, lekarzy i to zatrudnianie, no to tutaj też warto podkreślić ten wątek zróżnicowania regionalnego i zróżnicowania miasto-wieś. Zdecydowanie chętniej i zdecydowanie większe plany dotyczące zatrudnienia mają jednostki, które znajdują się na terenach miejskich. Takie, które mogą tego lekarza ściągnąć, to lekarz może tam u nich pracować. Te POZ-y, szczególnie POZ-y na terenach wiejskich, spotykają się z coraz większymi problemami kadrowymi z uwagi na to także, że lekarze po prostu nie chcą tam przyjeżdżać. Przechodząc dalej, Szanowni Państwo, chciałbym opowiedzieć o takich dwóch pomysłach, które pojawiły się w raporcie, pomysłach, które byłyby niejako odpowiedziami na ten kryzys kadrowy. Pierwszym z pomysłów, który został wymieniony przez autorów badania, no to jest taki pomysł na włączanie cudzoziemców. Jako że ten raport powstawał już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, no to zadane zostało pytanie dotyczące zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy. I tutaj okazało się, że spośród pracodawców, którzy zostali przebadani, no tylko 14% zatrudniało jakiś personel medyczny z Ukrainy. Czy to dobrze, czy to źle, nie nam oceniać. Znacznie ciekawsze są te wyniki dotyczące tego, dlaczego te osoby, które nie zatrudniały, ich nie zatrudniały. I tutaj, Szanowni Państwo, jak zauważycie, to tak na dobrą sprawę takim podstawowym kryterium, czy podstawową przyczyną niezatrudniania pracowników z Ukrainy były albo braki potrzeby, to jest rzecz podstawowa, ale także 17% brak wolnych etatów. Ale to były także kwestie związane z brakiem chętnych. To 13% z tych, którzy chcieliby zatrudnić, nie mogli po prostu znaleźć chętnych do zatrudnienia. Tu też warto podkreślić ten wątek związany z barierami językowymi czy brakiem kwalifikacji. To jest razem 4%. To jest tak naprawdę no, dość niedużo, czyli ani te bariery językowe, ani kwestie związane z kwalifikacjami nie wydają się taką kluczową barierą związaną z zatrudnianiem cudzoziemców, przynajmniej w kontekście wyników naszego raportu. Drugą odpowiedzią, drugą propozycją związaną z tym kryzysem kadrowym to jest propozycja takiego zreorganizowania modelu pracy w polskiej opiece zdrowotnej. Tutaj przede wszystkim zwracano uwagę na potrzebę przekazywania różnego rodzaju zadań medycznych, ale przede wszystkim zadań administracyjnych tym pracownikom, którzy są pracownikami nie stricte medycznymi, czyli nie lekarzom i nie pielęgniarkom. I tu okazuje się, że już 39% placówek, przebadanych placówek, to zatrudnia takich asystentów lekarza, 28% placówek zatrudnia opiekunów medycznych, ale niespełna tylko 16% pracodawców widzi dalszą konieczność zatrudnienia takich osób. Tak? Więc ten wątek reorganizacji modelu pracy wydaje się być takim wątkiem, który no prędzej czy później jednak będzie dotykał polską opiekę zdrowotną, głównie z uwagi na te braki kadrowe. Tutaj pojawiły się też takie pomysły związane z tworzeniem nowych modeli organizacji usług na obszarach o tej niższej gęstości zaludnienia. Czyli tam to pielęgniarki, być może asystenci lekarza mogliby zostać takimi pracownikami pierwszego kontaktu, no bo jeżeli nie możemy ściągnąć lekarza, no to ktoś dalej musi się tą opieką zdrowotną na terenie zajmować. Więc tak jak mówię, to są dwie z odpowiedzi, które zostały wskazane w raporcie, ale tych odpowiedzi można wskazać znacznie, znacznie więcej. Przejdźmy teraz do kwestii pracowników i tego, jak pracownicy oceniają swoją pracę, pracownicy opieki zdrowotnej. No te wyniki pokazują nam dosyć jasno, że pojawiają się problemy. Pojawiają się problemy z takim negatywnym wpływem na zdrowie pracy. No tutaj tak na dobrą sprawę łącznie 27% pracowników albo raczej, albo zdecydowanie zgadza się, że ta praca negatywnie wpływa na ich zdrowie.
Mamy też wysokie wskazania związane z tym, że praca w opiece zdrowotnej uniemożliwia spędzanie czasu z rodziną, uniemożliwia kontakty ze znajomymi czy zajmowanie się pracami domowymi. No to może wynikać między innymi ze specyfiki pracy w opiece zdrowotnej i z tym, że no, to dosyć rzadko jest praca jednoetatowa. Tak, to jest taka praca, która dość często wymaga jednak od pracowników znacznie intensywniejszego zaangażowania się w swoje obowiązki zawodowe niż te takie klasyczne 8 godzin dziennie. Wątek pracowników skończmy w tym momencie. Teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o kompetencjach kluczowych, czyli o takich kompetencjach, które zostały przez autorów raportu i przez ekspertów wyszczególnione jako kompetencje najważniejsze w opiece zdrowotnej i o tych kompetencjach będę opowiadał z perspektywy pracowników, czyli tego, jak pracownicy oceniają te kompetencje kluczowe swojej kadry medycznej. Dosyć ważną, pierwszą taką grupą kompetencji kluczowych były kompetencje miękkie. To są te wszystkie kompetencje, które pozwalają na sprawne komunikowanie się z pacjentem, ale także na współpracę w zespołach interdyscyplinarnych. I tak jak to komunikowanie się z pacjentem można ocenić całkiem wysoko, a przynajmniej wysoko oceniają je pracodawcy, bo oceniają, że w 72% ich kadra posiada takie kompetencje, tak ta umiejętność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych no, wydaje się być już tutaj zdecydowanie mniej pozytywnie oceniona, bo niespełna 42% uznaje, że to są kompetencje, które pracownicy posiadają. To jest kwestia szczególnie istotna w obliczu tych przemian, które mogą pojawić się w opiece zdrowotnej, tych przemian związanych z potrzebami zdrowotnymi opiekuńczymi wśród pacjentów. Mamy te kwestie związane ze starzeniem się, mamy kwestie związane z kryzysami psychicznymi, mamy kwestie różnego rodzaju takich kaskadowych problemów zdrowotnych, które bardzo często wymagają jednak współpracy i być może będą wymagały tej współpracy coraz częściej. I w obliczu tego problemu ta umiejętność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i w ogóle szeroko rozumianej współpracy no może wydawać się takim istotnym wyzwaniem dla kształcenia kadr medycznych. Przechodząc dalej, kolejna grupa kompetencji to są kompetencje cyfrowe. No to są te kompetencje, w zakresie których, jeżeli mowa o opiece zdrowotnej, no to z pewnością każdy z nas miał w mniejszym bądź większym stopniu do czynienia w ostatnim czasie. No one bez wątpienia najbardziej bezpośrednio nas dotykały podczas pandemii, a także po pandemii, no bo większość z nas z pewnością w taki czy inny sposób, w jakiś sposób zdalny kontaktowała się z pracownikami opieki zdrowotnej. I tutaj, co ciekawe, pracodawcy wskazują, że taka umiejętność prowadzenia wywiadu przez telefon lub online, no to prawie 70% pracowników, prawie 70% posiadają pracownicy taką kwalifikację. 70% pracodawców pokazuje, że ta kwalifikacja, ta kompetencja występuje. No, pojawia się tu ciągle te 30% na poprawę. Można powiedzieć, że to jednak jest taka kompetencja, która mimo tego, że została już no, niejako z musu przećwiczona na żywym organizmie, no to wymaga jeszcze trochę wzmacniania. Te kolejne kompetencje, które są tutaj wymienione, są oceniane, tak jak mogą Państwo zauważyć, całkiem wysoko. Mamy bardzo wysokie wskazania związane z kompetencją umiejętności korzystania z wewnętrznych baz danych. To jest też taka kompetencja, która będzie bardzo istotna w przyszłości, czyli korzystanie z tego, co tak na dobrą sprawę jest, tego wszystkiego, co opisuje pacjentów, co opisuje także te potrzeby, które mogą się pojawiać w zakresie usług zdrowotnych. Mamy wysokie wskazania dotyczące kompetencji korzystania ze zdalnego monitorowania stanów pacjenta. Wreszcie 79% dla umiejętności interpretacji i wykorzystywania analizy dużych zbiorów baz danych. No to jest kwestia, która napawa jednak tutaj całkiem sporym optymizmem, można powiedzieć. Kolejną grupą kompetencji są kompetencje, które zostały przez ekspertów określone jako takie kompetencje z obszaru profesjonalizmu. I tutaj pojawia się ta kompetencja aktualizowania wiedzy medycznej, także w kontekście wykorzystywania różnego rodzaju wytycznych towarzystw naukowych. I to jest jedno z niższych wskazań w tym badaniu. Czyli no, co my tutaj możemy wywnioskować? Pracodawcy uznają, że ich kadry no, posiadają
niezbyt do końca taką kompetencję. Tak? To jest ten zakres, który z pewnością można byłoby, czy nad którym można byłoby w przyszłości popracować. Podobnie jak nad tą kolejną kompetencją, kompetencją posługiwania się w praktyce wytycznymi i standardami diagnostyczno-terapeutycznymi. To tak na dobrą sprawę są takie kompetencje, które dotykają tej kwestii uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych i uzupełniania swojej wiedzy medycznej. To są te kwestie, które z pewnością powinny być zauważone i powinny być regularnie wzmacniane. W kontrze trochę do tego mamy całkiem wysoką kompetencję związaną ze wdrażaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Tutaj 75% pracodawców uznaje, że ich pracownicy mają tą kompetencję wykształconą w bardzo dobrym stopniu. Kontynuując. Chciałbym opowiedzieć jeszcze Państwu trochę o tych kierunkach zmian, które mogą pojawić się w odpowiedzi na trendy. I te kierunki będą opowiedziane w kontekście takiej oceny stopnia przygotowania podmiotów leczniczych na nadchodzące zmiany. Czyli pracodawcy wypowiadali się w tym temacie, na ile są już przygotowani na te konkretne zmiany, które mogą się pojawiać w opiece zdrowotnej w przyszłości. I tak trochę w kontrze do tych wyników, o których sobie rozmawialiśmy wcześniej, no to okazuje się, że ta cyfryzacja usług, wprowadzanie zdalnej opieki, no to nie jest taka kwestia, do której pracodawcy opieki zdrowotnej są przygotowani w pełni. Tutaj niespełna, no trochę ponad 40% pracodawców, 42% uznaje, że są w pełni przygotowani do tej zmiany. 46% tylko częściowo. Kontynuując wątek cyfryzacji, mamy 41% pracodawców, którzy uznają, że ich kadry są przygotowane do analizy danych związanych z właśnie leczeniem i już wskazania poniżej 40%. Wprowadzenie modeli opieki koordynowanej nad pacjentem, niespełna 40% pracodawców jest przygotowana na starzenie się społeczeństwa i niespełna 35% jest przygotowana do dążenia do poprawy jakości świadczeń medycznych. Czyli tutaj, mimo tych wysokich wskazań, o których mówiłem wcześniej, w ocenie takich bieżących kompetencji, która była dokonywana przez pracodawców w kontekście ich podmiotów, no to tu możemy zauważyć, że jeżeli chodzi o te przyszłe kierunki zmian, no to jednak pracodawcy nie są już w pełni tak optymistycznie nastawieni do tego, że te kompetencje istnieją, że one są dobrze wykształcone. Tutaj widzimy całkiem spore możliwości do wprowadzania różnego rodzaju działań dostosowujących kadry sektora opieki zdrowotnej do tych wyzwań, które w przyszłości z pewnością się pojawią. I ponownie, tak jak poprzednio powiedzieć muszę, że to są oczywiście wybrane wyniki, że w tym raporcie jest znacznie więcej interesujących informacji. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z bilansami kompetencji, czyli z opisem konkretnych zawodów medycznych, ale także zawodów z pomocy społecznej w nawiązaniu do tego poprzedniego wystąpienia. Więc nie przedłużając, zachęcam do zapoznania się z pełną treścią raportu, a Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Rafał, pięknie dziękuję za przedstawienie, tak jak powiedziałeś, wybranych wyników badań, zachęcenie do przeczytania, do zapoznania się z raportem. Ja będę cały czas mówiła, że dopiero po 12, bo teraz chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do drugiej dyskusji, do dyskusji o kompetencjach przyszłości właśnie w sektorze opieki zdrowotnej. Ta dyskusja odbędzie się za chwilę. Po jednominutowej przerwie, także zapraszam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, witam po krótkiej przerwie i zapraszam na dyskusję o kompetencjach przyszłości w sektorze zdrowia. Zaproszenie do tej rozmowy przyjęła dwójka ekspertów. Jest z nami pani Kamila Skorupińska, menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu procesami zmian, w komunikacji, w budowaniu nowoczesnych struktur HR-u skupionych na potrzebach biznesu. Pani Kamila przez 10 lat pełniła funkcję szefa HR-u w firmie Cemex w Polsce, ale też w Europie Wschodniej, a od stycznia 2018 roku odpowiada za działania i zespół HR-owy w firmie Medicover. Pani Kamilo, serdecznie witam. Witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Jest z nami również pan dr Jakub Sokolnicki, socjolog i badacz, kierownik Biura Karier w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
który od blisko 10 lat koordynuje, odpowiada za badania losów zawodowych absolwentów. Jest też inicjatorem idei doradztwa, kariery na uczelniach medycznych, a także budowania współpracy pomiędzy pracodawcami a środowiskiem akademickim. Panie Jakubie, witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, skoro rozmawiamy o kompetencjach przyszłości, to ja od razu do tych kompetencji przejdę i zapytam o kompetencje cyfrowe. Te oceny, które widzieliśmy w wynikach badań, one można powiedzieć są zadowalające. Ta sama ocena, jeżeli chodzi o te kompetencje, jest całkiem wysoka. Chociażby korzystanie z wewnętrznych baz danych. 80% badanych powiedziało, tak, posiadamy takie umiejętności. I najpierw chciałam zapytać, czy z Państwa perspektywy mogą Państwo potwierdzić, że ta sama ocena w tym kontekście jest zawsze uprawniona, czy być może nie jest tak różowo, jakby mogło to wskazywać, czyli że nasza sama ocena w tym kontekście może jest większa. Pani Kamilo? Ja myślę, wracam trochę do tego stwierdzenia, które miało miejsce w czasie dyskusji o kompetencjach i percepcji koncepcji w sektorze pomocy społecznej. Ja myślę, że również możemy tu mieć taką sytuację, że jeszcze nie wiemy, czego nie wiemy. Zdecydowanie kompetencje cyfrowe to jest temat absolutny i powiedziałabym krytyczny dla branży ochrony zdrowia na wielu poziomach, organizacyjnym, eksperckim. Natomiast wydaje się raczej, że mamy dużo jeszcze do zrobienia i prawdopodobnie możemy mieć różnicę w tej dojrzałości, umiejętności wykorzystywania funkcji kompetencji, budowania kompetencji cyfrowych pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Ten sektor prywatny, on ma silną motywację do tego, żeby budować kompetencje cyfrowe, bo to jest szansa na przetrwanie i przeżycie w sytuacji, w której zderzamy się z ogromną, wysoką inflacją medyczną i z trudami dostępu do kadry medycznej, w szczególności tych rąk do pracy wśród medyków brakuje i cyfryzacja, odciążenie lekarzy, pielęgniarek, ratowników od czynności administracyjnych i wykorzystanie cyfryzacji, sztucznej inteligencji, to jest dla nas jedyna deska ratunku w obecnej chwili, bo kształcenie kadr medycznych nie odbędzie się z dnia na dzień, a potrzeby są ogromne i deficyt jest dosyć spory. Więc wydaje mi się, że w tej branży, w sektorze prywatnym, którą tą silną motywację ma również ekonomiczną, zwłaszcza w podmiotach leczniczych, które w niewielkim zakresie albo w ogóle nie korzystają z finansowania kontraktami NFZ-u, czyli muszą same zarobić na to, żeby zatrudnić personel, wytworzyć usługę medyczną i jeszcze zarobić na inwestowanie, utrzymanie sprzętu, placówek, inwestycji w personel, kompetencji personel medyczny. Więc ta motywacja jest bardzo silna w sektorze prywatnym i my cały czas mamy niedosyt, powiedziałabym. Nie aż tak różowo oceniamy, więc nie wiem, jaka była proporcja respondentów sektora prywatnego. Myślę, że gdyby była duża, to te oceny byłyby prawdopodobnie bardziej wątpiące. Mamy ogromną świadomość, czego potrzebujemy na dzień dzisiejszy. Przyznajemy się, że nie wiemy jeszcze, czego potrzebujemy, jeżeli nastąpi skokowy rozwój cyfryzacji, zwłaszcza sztucznej inteligencji, pojawienia się komputerów kwantowych, które na pewno będą ogromnym przełomem w tym, jak dalece będziemy mogli wykorzystać technologię w procesach administrowania, procesem leczenia pacjentów i w samym procesie leczenia pacjentów. Więc my wiemy, czego potrzebujemy tu i teraz. Nie wiemy, co nastąpi, jak będzie kolejny skok i uważamy, że mamy dużo do zrobienia i nadrobienia, zarówno jeśli chodzi o kadry medyczne, jak i niemedyczne i dużo inwestujemy w budowanie cyfrowych kompetencji. Bardzo dziękuję. Panie Jakubie, a jak uczelnia odpowiada, jak w ogóle te uczenie odpowiada na tą potrzebę przygotowania i rozwijania kompetencji cyfrowych? Czy to jest w ogóle temat w tym momencie na uczelni medycznej? Znaczy, ciężko mi tak jednoznacznie powiedzieć, że to jest temat, który jest numerem jeden. Natomiast no, jest to trend, który nie tylko jakby tutaj w analizach jest traktowany jako rzecz, która będzie oczekiwana, a natomiast jest to jakby no, już realne potrzeby, na które zwłaszcza sektor, tutaj wspomniany sektor prywatny, odpowiada.
Więc myślę, że na pewno w treściach jakby programowych te obszary związane z rozwojem kompetencji cyfrowych, włączania obszarów związanych z telemedycyną, zajęć związanych z wykorzystywaniem, nie wiem, czy technik 3D, które też są brane, chociaż nie wiem, czy w kardiologii. Na pewno te zajęcia się pojawiają. One w większości mają charakter zajęć fakultatywnych albo są albo bloki, które jakby mają charakter taki rozszerzający. I no jest to na pewno wyzwanie dla uczelni medycznych. Z jednej strony i na pewno jeszcze w trakcie naszej dzisiejszej dyskusji te obszary związane z kompetencjami komunikacyjnymi, które przez długi czas były bardzo mocno jakby eksponowane i dużo, i myślę, że one są nadal bardzo aktualne, że to są procesy, które dzieją się jednocześnie. Więc jednocześnie ta cyfryzacja i tak naprawdę no, wiemy, ile elementów jakby wpłynęło i kwestia pandemii i też jakby całkowity jakby też postęp i dostępność tych technologii powodują, że kształcenie no, jakby obecnie no, musi w znacznym stopniu też to uwzględniać. Na pewno kwestia wykorzystywania całego jakby obszaru związanego z symulacją medyczną, czyli też jakby przygotowywania kadr medycznych do, w takich warunkach symulacyjnych do ćwiczenia takich sytuacji, w których będą mogli się spotykać w rzeczywistości już takiej realnej, które też wykorzystują techniki bazujące chociażby na kompetencjach cyfrowych. I nawet, ale to jeszcze myślę, że ten temat będziemy mogli wrócić, więc otwartość jest duża, a myślę, że też poziom tej wiedzy i wiedzy, czyli nie wiedzy na temat, jakie rzeczywiście te obszary są, jest bardzo duże. To w tym kontekście, po części tego świata, który jest zbudowany i też tego, co pokazało nam doświadczenie pandemii, w jaki sposób czasami muszą być realizowane działania zdrowotne czy prozdrowotne, chciałam zapytać Państwa, jak będzie wyglądał w przyszłości zawód lekarza? Czy będziemy bardziej dyskutować o tym, co Pan powiedział, o kompetencjach komunikacyjnych, o tej umiejętności skomunikowania się z pacjentem i pracy na tym poziomie? Czy może to będzie kwestia w ogóle myślenia gdzieś algorytmami? Pani Kamilo. Ja myślę, że jeszcze przed nami długa perspektywa, w której lekarz i centrum kompetencyjne lekarza powinno być jednak na praktyce ekspertyzie medycznej i to będzie krytyczne. Przez najbliższe lata, chyba nikt nie potrafi powiedzieć, czy to jest kilka lat, czy to są dekady, sztuczna inteligencja i technologia będą asystowały lekarzowi. To będzie tak zwane co-piloty, czyli lekarz wspomaga przez sztuczną inteligencję w różnych aspektach, na przykład administracyjnych, rozwiązania typu speech to text, w których lekarz nie musi siadać do komputera i przeklepywać informacji medycznej do systemu medycznego po to, żeby tworzyć dokumentację medyczną, która jest absolutnie standardem i powinna być dla bezpieczeństwa leczenia. Będzie dla niego robiła to sztuczna inteligencja, która będzie odczytywała jego mowę i zapisywała i dokonywała zapisów w rejestrach. Fantastyczne rozwiązanie. Myślę, że wszyscy lekarze i cały personel medyczny byłby przeszczęśliwy, gdyby od tego ciężaru administracyjnego został uwolniony i tym samym wygospodarowujemy kompetencje do tej kluczowej kompetencji medycznej, skupienia się na pacjencie, na leczeniu pacjenta. Ale jest szereg innych rozwiązań, których może wesprzeć lekarza, chociażby rozszerzona rzeczywistość. Lekarz, która już istnieje, my w naszych na przykład szpitalach ortopedycznych już od kilku lat stosujemy rozwiązania z rozszerzonej rzeczywistości, gdzie operatorzy, lekarze, ortopedzi, traumatolodzy w czasie zabiegów mogą w wirtualnym świecie oglądać skany trójwymiarowe swoich pacjentów po to, żeby precyzyjniej, szybciej dokonywać zabiegów w czasie zabiegu operacyjnego. Jest to bezpieczniejsze, aseptyczne, one odbywają się te transmisje przez HoloLensy, czyli w takim VR-owym, trójwymiarowym obrazie. Lekarz w powietrzu ma konsolę, wybiera w tych okularach, wybiera sobie trójwymiarowy podgląd danej części, czy to jest tkanka miękka, czy to jest tkanka twarda, jeżeli jest to ortopeda i wykonuje szybciej, bezpieczniej dla pacjenta zabieg operacyjny. To już jest, to już się dzieje. I to się dzieje nie tylko w Medicaverze, ale są też i mniejsze jednostki w Polsce, które stosują już rozszerzoną rzeczywistość w praktyce do wykonywania zabiegów przeróżnych, inwazyjnych zabiegów.
wieków i to jest niesamowite. W dalszym ciągu to jest asysta. Inne zabiegowe, bo szczególnie w zabiegowych procedurach to, ta rozszerzona rzeczywistość i technologia pomaga, chociażby zabiegi z użyciem Da Vinci, robota Da Vinci. W dalszym ciągu robotem steruje operator, ekspert z danej dziedziny medycznej, czy to będzie urolog, czy ginekolog, czy innej specjalizacji lekarz. Więc nie myślę, że znikną nam lekarze i lekarz będzie tylko i wyłącznie zajmował się komunikacją i na monitorach sprawdzaniem, zdalnym monitorowaniem stanu zdrowia swojego pacjenta. W dalszym ciągu ta wiedza będzie potrzebna. Technologia, sztuczna inteligencja w dalszym ciągu działa binarnie. Ona tylko rozpoznaje, analizuje szersze zbiory danych i mówi tak, nie, na bazie dostępnych w historii, w zasięgów, do których posiada pewnych wyborów i zapisanych algorytmów. I to jeszcze nie jest ten etap, w którym sztuczna inteligencja, jak pamiętam kiedyś w takim filmie, w jednym z filmów futurystycznych, w którym człowiek wchodzi do pewnej kapsuły, jest chory, kapsuła się 3 razy obróci, wychodzi zdrowy, zdiagnozowany i zdrowy. Elysium, taki jest fragment tego filmu i futuryści od rozwoju medycyny mówią jeszcze długo nam do tego typu rozwiązań i to są raczej dekady, aniżeli przyszła najbliższa przyszłość. Także lekarze będą potrzebni i będzie potrzebna ich ekspertyza medyczna. Bardzo dziękuję Pani Kamilu, Pani Jakubie, na jaką rzeczywistość i jakich lekarzy kształci uczelnia, bo to trochę... Ja jeszcze pociągnął ten tutaj wątek rozpoczęty przez Panią Kamilę, czyli wydaje mi się, że te scenariusze takie bardziej futurologiczne i stawiające taką wizję, że rzeczywiście, bo dużo mówimy o lekarzu, ale też myślę, że też tak w trakcie naszej dalszej dyskusji będziemy też jakby rozszerzać tą dyskusję, włączając innych członków personelu medycznego, ale wiadomo, że lekarz stanowi tą centralną część systemu i myślę, że tak jak były różne paradygmaty związane z lekarsko-centrycznością, pacjentocentrycznością, teraz bardziej ten model taki relacyjny związany z tym, że po pierwsze, że to jest budowanie pogłębionej, wielowymiarowej relacji na linii lekarz-pacjent, czy w ogóle cały personel medyczny, ale też włączanie całego szerszego środowiska. Więc myślę, że to są trendy, które są jak najbardziej już obecne i tutaj chociażby dokument, który w tym roku został przygotowany przez Komisję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, który wypracowali takie modele kształcenia związane też i w obszarze kompetencyjnym, dydaktycznym i też jakby z środowiskiem jakby podkreślają, że te elementy przede wszystkim bazujące na nadal rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych, interdyscyplinarność, o której też dużo mówiliśmy tutaj w trakcie tego wcześniejszego panelu dotyczącego opieki społecznej było dużo mówione, więc ta interdyscyplinarność jest mega ważną rzeczą. Trzecia rzecz, która myślę, że też jeszcze się w badaniach tutaj pojawiła, czyli pewna też otwartość i gotowość na ciągłą jakby zdobywanie wiedzy, aktualizację wiedzy. I tutaj kłania się, prawda, model ten evidence-based medicine, który jest mocnym wyznacznikiem, w jaki sposób i nauka powinna być kształtowana, ale też i sposób przekazywania. Oczywiście nowe technologie, włączanie ich jest tutaj też brane jako ten element, który powinien być brany. Myślę, że co jest jakby pewną zmianą takiego paradygmatu albo tym kierunkiem, w którym kształcenie kadr medycznych, głównie tutaj mówimy o kierunku lekarskim, jest to, żeby to one miały charakter jak najbardziej praktyczny i też dający pewien taki komfort studiowania, czyli zmniejszanie grup, w których dokonują się czy ćwiczenia, czy seminaria, no bo to jest jedną z takich bolączek, że przy rosnącej ilości studentów, przy mimo wszystko ograniczonej ilości kadry dydaktycznej, myślę, że też w całym tym systemie my dużo mówimy, prawda, o wchodzeniu kolejnych grup, natomiast też jest kwestia przekazywania wiedzy, włączania i też na pewno będziemy też mówić o zmieniającym się rynku edukacyjnym. To też jest taki obszar, na którym uczelniom medycznym bardzo zależy i dużo też jest programów mających nie tylko wspierać samych programy studiów, samych studentów, ale też i kadrę dydaktyczną, też wyposażając je w jak najbardziej aktualne kompetencje i to jest też obszar bardzo, bardzo rozwojowy dla wszystkich uczelni w Polsce.
To mimo, że jesteśmy już bardzo daleko w przyszłości, czasami nawet w kapsułach i rozmawiamy o tym, jakie rozwiązania może nam dać sztuczna inteligencja, to chciałabym do tego wątku wnieść wątek, który wydawałoby się jest wątkiem bardzo przyziemnym, ale strategicznym, jak przypisywane zresztą niesłusznie Peterowi Druckerowi hasło, że kultura zjada strategię na śniadanie. No bo ta kultura ciągle w kontekście funkcjonowania, w myśleniu o współpracy, o dzieleniu się wiedzą, pozostawia wiele do życzenia. I teraz jak pracować z tym elementem, żeby móc jakby efektywnie odpowiadać na te wyzwania, które przychodzą. Ta kwestia pewnej omnipotencji jakby jednej jednostki gdzieś przestaje w tym momencie mieć taką całkowitą zasadność. Ja absolutnie zgadzam się, że sposób funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, tak jak każdego innego sektora, jak każdej placówki medycznej, większej czy mniejszej, stoi na tym, kto zarządza, na kulturze przywództwa, na kulturze zarządzania, i to jest absolutnie krytyczny czynnik. No, rzadko zdarza się, żeby oddolnie personel poprzez swoje własne zaangażowanie mógł przejąć styl i sposób zarządzania jednostką. Wydaje mi się, że branża medyczna ma za sobą długą historię. Być może śmiem twierdzić, że w naszym układzie polskim to jest jedna chyba z nielicznych już branż, która w dalszym ciągu bazuje na powiedziałabym, bardzo tradycyjnym podejściu do przywództwa i zarządzania. Pewnie znowu odniosę się do sektora publicznego. Ten sektor prywatny, on się bardzo dynamicznie zmienia. Jeżeli mówimy o sektorze prywatnym, korporacyjnym, to wydaje mi się, że takie firmy jak my, czy nasza konkurencja, my działamy już pewnie według pewnego uniwersalnego standardu przywództwa. Wydaje mi się, że w sektorze publicznym, nie można oczywiście generalizować, ale mam wrażenie, że ta jakość przywództwa bardziej stoi na indywidualnym profilu lidera, i pewnie zdarzają się szpitale, w których dyrektor medyczny szpitala jest fantastycznym przywódcą, który inwestuje w siebie, który od tego modelu, powiedziałabym, takiego scentralizowanego na jednostce autorytarnego odchodzi, i na pewno są takie szpitale, bo nawet znam osobiście takich fantastycznych dyrektorów szpitali publicznych, zaangażowanych, innowacyjnych, pchających przez ten trudny system publiczny te szpitale zupełnie na inne poziomy. Natomiast to jest duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie i inwestycja w kompetencje przywódcze osób zarządzających, zwłaszcza w systemie publicznym, to jest poważny temat. Poważny temat. Wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, że bardzo często na czele szpitala stoi ekspert, medyk, lekarz. To jest bardzo często model, który my spotykamy. My wiemy, że na świecie mogą funkcjonować zupełnie inne modele, gdzie to przywództwo i zarządzanie medyczne jest krytyczne, a administracja, bo zarządzanie to jest obowiązek administracyjny. Ta cała administracja jednak jest częściej przekazywana w rękę administratorów, czyli ludzi wykwalifikowanych do sprawnego zarządzania, administrowania tym zapleczem i sprawiania, żeby lekarze, eksperci z tą unikalną kompetencją mogli skupić się na procesie leczenia, w dobrze poukładanym procesie, w standardzie, z wskaźnikami jakości leczenia medycznymi, wskaźnikami obsługi pacjenta, które uwzględniają takie elementy właśnie jak komunikacja z pacjentem i tak dalej. Także jest na pewno dużo do zrobienia, co jest równie ciekawe. To jeszcze, przepraszam, jeśli mógłbym tu pociągnąć jeszcze ten wątek, bo tutaj też mocno było zaakcentowane kwestie bycia liderem i też włączania liderów do systemu. Myślę, że to nie jest nowa odpowiedź uczelni medycznych, bo jakby kształcenie chociażby przyszłych menadżerów ochrony zdrowia w obszarze szeroko rozumianego zdrowia publicznego, które no, też mają być taką naturalną kuźnią kadr, które też dysponując taką interdyscyplinarną wiedzą, zanurzoną trochę też w naukach jakby medycznych, ale bardziej w naukach o zarządzaniu, ekonomii i wszystkich innych rzeczy. No, praktyka, wiem, że te były założenia, że to będzie jakby też
taki naturalny proces, że te osoby będą zasilały, zasilały jakby tutaj poszczególne jednostki systemu ochrony zdrowia. No, zmienia się dużo, ale, te zmiany nie są takie, jakie myślę, że tutaj pomysłodawcy oczekiwali, choć nadal uważam, że ten cały, dla całego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, włączanie właśnie tych grup zawodów, czy dietetyków, czy fizjoterapeutów, czy specjalistów zdrowia publicznego, no, którzy też mają, no, wiadomo, że mają inną jakby funkcję, inną specjalność, ale też poszerzają też jakby perspektywę patrzenia. I myślę, że to, co też tutaj właśnie dużo mówi się o tej interdyscyplinarności, która jest już na etapie samej pracy. A co też zaczyna się już też zmieniać na uczelniach, że zajęcia odbywają się też w grupach interdyscyplinarnych. Tak, żeby nie było tak, że każdy żyje w własnej bańce, przechodzi przez swoje studia, nie mając większego jakby kontaktu, tylko też są zajęcia, zwłaszcza przy te jakby bardziej podstawowe, które mają taki charakter właśnie włączający też inne różne grupy, żeby też mogli się lepiej poznać swoją perspektywę, bo później i tak oni wszyscy razem będą ze sobą współpracować, więc myślę, że to też jest duże wyzwanie dla uczelni, jak też właśnie, żeby to kształcenie nie było tylko takie jednotorowe, tylko też włączające, czy na zasadzie jakichś grup projektowych, czy jakichś innych takich form innowacyjnych pod względem dydaktycznym, które mogą też jakby powodować, że takie rzeczy są. I takie rzeczy się dzieją, jest dużo takich też dobrych praktyk. Bardzo dziękuję. To w kontekście ciągle tej przyszłości chciałabym zaprosić Państwa do zbudowania przyszłej jednostki edukacyjnej, kształcącej w obszarze naszego zdrowia. Czym powinna się charakteryzować? Co powinno być w centrum jej zainteresowania i uważności? Ja myślę, że w pierwszej kolejności jakość kształcenia. Może to jest zbyt, powiedziałabym, odważne, ale jednak to, co teraz powiem, ale jednak kształcenie lekarzy, pielęgniarek, ratowników, personelu medycznego, którzy w rękach mają nasze zdrowie i życie, to jest niezwykle ważny proces. Skomplikowany, to jest długa edukacja. Być może można ją zoptymalizować, skrócić, ale tutaj nie może być skrótów, tu nie może być kompromisu na jakości, więc ja uważam, że zawsze w edukacji pierwszy punkt to jest jakość i jak ta jakość powinna wyglądać. To jest oczywiście temat do dyskusji. Natomiast drugi taki element to zdecydowanie, co mam nadzieję będzie się działo po ostatnich zmianach, zwłaszcza w obszarze kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Niedawno wyszło nowe rozporządzenie. Jesteśmy świeżo po tym rozporządzeniu, gdzie rzeczywiście został wprowadzony krok w odejściu od teoretycznego zarządzania na rzecz praktycznego zarządzania, na więcej ćwiczeń, na więcej edukacji w takiej formule klinicznej. Co jest fantastyczne, bo musimy pamiętać, że umiejętność buduje się nie w pozyskiwaniu wiedzy teoretycznej, ale tak naprawdę w przekuwaniu tej wiedzy w praktyczne zajęcia. I medycyna potrzebuje, i edukacja potrzebuje medyczna obydwu, i dużej teorii, bo tam jest ogromna teoria, ale też tej praktyki, więc wydaje mi się, że na pewno współpraca pomiędzy jednostkami edukacyjnymi i klinicznymi szpitalami, ale być może należy wyjść poza te statutowe kliniczne szpitale i rozwijanie tej współpracy poza ten status szpitala klinicznego, jednostki takiej medycznej klinicznej, poza tą statutową, powiedziałabym, organizację medyczną, placówki medyczne, dlatego że jest szereg fantastycznych, wysoko wyspecjalizowanych centrów ekspertyzy medycznej z ogromną praktyką, z fantastycznym zapleczem, które nie mają tego statusu, nie są uniwersytecką placówką medyczną, a myślę, że mogłyby dać fantastyczne pole do praktyki, do staży dla studentów medycyny. Więc wydaje mi się, że na pewno możemy wiele zrobić jako pracodawcy, również prywatni, ale pewnie nie tylko, i publiczni, żeby tę współpracę rozszerzyć i dać szansę studentom na praktykę, rozszerzyć ją. Panie Jakubie, chciałabym, żeby Pan też do tego się odniósł, ale też jeszcze w jednym aspekcie, który jakby wydaje się oczywisty, ale chciałabym też, żeby on się tutaj pojawił. W centrum zainteresowania tej branży powinna być profilaktyka, w szczególności jeżeli myślimy o starzejącym się społeczeństwie i o tym, co będzie się z tym wiązało. I jeżeli popatrzymy na myślenie o takiej tworzonej jednostce właśnie z tej perspektywy,
jakości, o której powiedziała pani Kamila, łączenia dobrej, wartościowej wiedzy z umiejętnością jej testowania, praktykowania, weryfikowania, ale będziemy myśleć o tej profilaktyce, co jeszcze powinno się pojawić w takiej idealnej jednostce. Znaczy myślę, że już spełnienie tego, żeby rzeczywiście te kryteria jakościowe i tutaj jeszcze nawet rozbuduję jeszcze jedną rzecz, bo właśnie rzeczywiście no, duże zmiany są bardzo jakby szykowane i chociażby uwzględnienie, że też poszerzenie tego końcowego egzaminu o ten egzaminy praktyczne OSKI, które też mają być takim no, też weryfikatorem, jaki sposób jest praktycznie osoby są przygotowane. Natomiast no, wydaje mi się, że to, co jakby taką kanwą, na której na pewno sposób myślenia o przygotowywaniu takiego przyszłościowego specjalisty ochrony zdrowia, szeroko rozumianego, czy to będzie jakby pracującego w całym tym systemie, no to jest też takie podejście holistyczne i myślę, że to też jest taki element, który mocno jest podkreślany, że problemy, jeśli mają być rozwiązywane, muszą być rozwiązywane całościowo. I tutaj kwestia też jakby lansowanej i rozwijanej opieki koordynowanej, takiego też innego podejścia do pacjenta, takiego nie widzenia tylko w wąskiej jakby perspektywie i też przygotowywanie przyszłych kadr do tego, że jakby patrzenie na pacjenta musi uwzględniać bardzo różne perspektywy. Więc myślę, że to jest takie jakby no, uwrażliwiające i też wrócę cały czas do tego obszaru związanego z komunikacją, która jest po prostu, która oczywiście ona jest na linii lekarz, pacjent, lekarz czy w ogóle personel medyczny w ramach całego zespołu. Jedną z tych kompetencji, która w różnych też badaniach wychodzi, która nie jest może wystarczająco też rozwijana, na przykład w trakcie studiów medycznych, to jest praca zespołowa. I to też jest taki element, który w samej jakby autodiagnozie samych czy studentów, czy jakichś świeżych absolwentów, że za mało jest takich, nawet nie chodzi, że treści, tylko takich praktycznych elementów, w których oni mogliby rzeczywiście tą pracą zespołową się wykazywać, a myślę, że to jest potem jeden z pierwszych weryfikatorów w pracy, więc myślę, że zwrócenie uwagi na te aspekty też no, jakby może powodować, że potencjał i takie większe wykorzystanie tych przygotowywanych osób no, byłoby i dla całego systemu, ale też dla satysfakcji samych osób, bo mogę tutaj też powiedzieć o takim, no nie wiem, case'ie i w ogóle samego funkcjonowania dietetyków w systemie ochrony zdrowia i wiadomo, że uczelnie medyczne, nie tylko medyczne też tutaj przygotowują dietetyków, nie jest to regulowany zawód, ale wiemy, że też w tej praktyce takiej szpitalnej obecność dietetyków jest bardzo mała i szkoda, że tutaj jakby systemowo nie ma takich zachęt i takich jakby możliwości, żeby te osoby też stanowiły integralną część zespołów medycznych, a wiemy, jak istotny element tutaj całe doradztwo żywieniowe, zwłaszcza osób no, w różnych będących w różnych jakichś tutaj problemach zdrowotnych jest istotne, więc no myślę, że takich tematów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i myślę, że dobrze, że o nich dyskutujemy i myślę, że żeby też one się przebijały do takiej dyskusji, bo no nie chcę tutaj powiedzieć, ale że wiele tych różnych dyskusji no, jest w dużej części, ma charakter taki lekarsko-centryczny, że głównie problemy, mniej się mówi, może jeszcze o kadrach pielęgniarskich, natomiast reszta tutaj personelu mniej jest uwzględniana, a ten system potrzebuje wszystkich i w dalszej perspektywie musimy brać wszystkich tutaj pod uwagę. Chyba, że za kilkadziesiąt lat będziemy mogli wejść do tej kapsuły, ale w tą kapsułę i tak ktoś będzie musiał obsługiwać. Zaprogramować odpowiednio z udziałem lekarza, nie tylko programisty. Szanowni Państwo, tutaj musimy postawić kropkę, ale chciałabym bardzo pokazać, jak wśród wielu wątków, które dotknęliśmy, pojawiał się ten wątek umiejętności współpracy, bo dotykali go Państwo na poziomie potrzeby pracy zespołowej samych studentów. Potem wchodziliśmy coraz wyżej na współpracę pomiędzy edukacją a pracodawcami, a później na to,
żeby odpowiedzieć na te wyzwania, potrzebujemy zespołów. Często zespołów, które są w danych podmiotach, ale też zespołów interdyscyplinarnych i tej współpracy szerzej, jeżeli chcemy odpowiedzieć na to, co przed nami. Bardzo za te głosy i za podzielenie się swoim doświadczeniem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję za to, że przyglądali się Państwo z nami i zobaczyli perspektywę tego, co mogą Państwo przeczytać w raporcie premierowym, który jest już do pobrania na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W imieniu tej organizacji serdecznie dziękuję Państwu za udział i zapraszam na kolejne branżowe spotkania. Dziękuję bardzo.